Potężną bestię. Żyj ze trzecią rzeźni w noc, które to zeszły. Z nami żyje.
grupę aniołów, którzy wykonywali swoją rolę od 67 minut lat nękania ludzkości, zbierania od nas energii, szczepienia pantożytów, różnego typu implantów i po prostu byli przed nękani. Katastrofy różnego typu klęski, morze, jakieś zarazy, cholera wie co, co nam szukują. Każdy to, co było powiedziane w Biblii, częściowo się nas nie sprawdzać. Siema. Siema, dzień dobry. Ej, słuchajcie, generalnie jest tak, że słuchajcie, ja dzisiaj miałem taki pomysł, żeby dzisiaj sobie trochę pomówić o tym, o takich rzeczach znowu, jak to, że nie wiadomo już w ogóle, co jest dobre, a co jest złe, w sensie takim prawnym w Polsce, no nie? Że państwo prawa leży i robi pod siebie i w zasadzie już nie wiadomo, co jest istotne, a co nie jest istotne. A słuchajcie, właśnie w tym momencie... Już w studiu RMF FM. U Mazurka leci. Porannej rozmowy leci. RMF FM. Wcześniej jednak jeszcze drogowy raport. Kamiński. Minus 11 stopni dzisiaj na Babiej Górze, czyli na który powinien siedzieć w więzieniu. W Katowicach, minus za 2 minuty wjeżdża. Co wy na to, żeby oglądać Kamińskiego na żywo u Mazurka? W wozie satelitarnym jest nasz reporter Marcin. Co o tym sądzicie? Dajcie znać na czacie, jak będą trzy głosy, że tak, to jedziemy z Kamińskim. Rozmawiam dzisiaj. A jak jedziemy nie z Kamińskim, to jebać. Sposób na ten mróz jest jeden. Trzeba się dobrze ubrać. Zdrowa propozycja. Widzę. Czapka, szalik. Myślę, to jest jeden głos, no tak? Ubrać, kurwa, nie umiem robić ankiet. Jak ten pani znosi? Okej, okay. Ja jestem przyzwyczajona do 30, ja jestem starej daty, 30 stopni jeszcze. Dobra. Także spokojnie. Nie przeszkadza pani taka temperatura? Raczej nie, ale jakby to było dłużej, no to już by było bardziej uciążliwe. No i niestety może być, bo jutro i w środę tu w Katowicach już się siedzą, temperatura. Generalnie chciałam o tym powiedzieć na przykład trochę innych rzeczy niż Kamiński i Wąsik, ale kurwa... Anio, to także wymagający poranek dla kierowców. Ale kurwa, obyś tego nie zdjęli za to, że filmujesz to? Nie wiem, zobaczymy, no. A radio już słychać teraz, tak? A, czy nie miało tak być? Trzeba wcześniej wstać i... rozgrzać auto. To nie miało tak być. Miało być słychać tylko chłopów, dopiero jak zaczną mówić. Więc tak, słuchajcie, no... dobrze. Generalnie pomysł był taki, że punktem wyjścia do tego, czy żyjemy w państwie prawa, czy nie, miały być pushbacki. Pushbacki i zdanie naszego ukochanego premiera na temat pushbacków, ale myślę, że Kamiński jest jednak jeszcze lepszym. 6 lat zapraszałem mojego gościa, 6 albo 7. Nie udało się, ale w końcu się udało w takich okolicznościach. Dzień dobry, Mariusz Kamiński jest moim gościem. Dobrze, pan Krok Polska, to mi się podoba, to jest mi się podoba. Przestępcą, tak przynajmniej stwierdził. Dobrze. Nie jestem przestępcą. Najprawdopodobniej już niedługo będę pierwszym więźniem politycznym w naszym kraju. No ale do więzienia się trafi, kiedy sąd uzna, że ktoś popełnił wykroczenie lub przestępstwo. No chyba do więzienia za przestępstwo się trafia, więc... Za wierność pewnym zasadom, za przywiązanie do państwa polskiego. Panie redaktorze, mało kto wie, za co zostałem skazany w ostatnim procesie, który mi wytoczono. Tak naprawdę... Wszystkie Siema, te Michał. Tony zarzutów, jakie swego czasu zostały przez pana Łączewskiego ogłoszone, padły. Tylko 2 zarzuty są wobec mnie i moich współpracowników sformułowane. Pierwszy zarzut dotyczy tego, że funkcjonariusz działający pod przykryciem, używający imienia Andrzej Sosnowski, nagrał w 2 pokojach hotelowych swoje rozmowy z podejrzanym, co sąd uznał za nielegalne. A drugi zarzut dotyczy tego, jakoby Centralne Biuro Antykorupcyjne nie mogło samodzielnie produkować dokumentów legalizacyjnych, maskujących
operacje. Ty brzmi jak mentor wolno. Wiesz co, ja myślę, że oni obaj mają to po prostu wyćwiczone. Jak jesteś politykiem, który dużo występuje w mediach, to dobrze jest sobie to wyćwiczyć. Przykładem jest taki Grzegorz Braun, który kiedyś miał dużo wyższy głos, no nie? Jeżeli chodzi o pierwszą sytuację dwóch rozmów, które nagrał funkcjonariusz pod przykryciem. Dzięki Broken tam za słupka. Gdyby nagrał to na ławce przed hotelem, byłoby wszystko w porządku. I to są tylko i wyłącznie te. Chcę tylko powiedzieć w ten sposób, że wszystkie te zarzuty dotyczące jakoby działań nielegalnych, nielegalnych podsłuchów, wyłudzania zgód od sądu i prokuratury w oparciu o nieprawdziwe informacje. Wszystkie te zarzuty nie istnieją. Dobrze. Powtarzanie ich jest najlepsze, że on ma rację. Znaczy w tym sensie, że on ma rację, że to, czy zarzuty istnieją, czy nie istnieją, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Właśnie. Nie miał prawa podejmować tej sprawy. Większe znaczenie jest tego, czy zarzuty istnieją, czy nie istnieją, ma narrację, którą uda się narzucić. Które zapadły w roku 2015. Pan pozwoli, ja wiem, w 2015, a dokładnie prawo jest mniej istotne 16 listopada został pan ułaskawiony. I pan twierdzi tak część prawników. Ja wiem to, bo ja tu gościłem w czwartek lub w piątek pana ministra Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta. Chciałem się Kamiński pierwszy hipopowiec Rzeczpospolitej Polskiej, jebać sąd i wszystkie inne instytucje. Zadzwoniliśmy do dwóch różnych prawników i dwaj prawnicy powiedzieli dokładnie sprzecznie, a nie byli to prawnicy, bardzo nam się przynajmniej wydawało zaangażowani. Tak jak z przejęciem TVP, jeden prawnik powie tak, drugi prawnik powie srak. No każda strona ma swojego prawnika. Niespełna godzina za 54 minuty, bo jest... O, dokładnie, to Teranos kojarzy to, kojarzy ten skam. Marszałek Hołownia rozpoczyna konsultacje w sprawie wygaszenia pańskiego mandatu. Więc ja nie wiem, czy ja powinienem do pana mówić, panie pośle, czy nie, ale niech będzie... Ja to w ogóle liczyłem roler ja tu dla Kąckiego. Nie wiem, czy Kącki będzie, wiesz co... Znaczy myślę, że o Kąckim pogadamy, nie wiem czy dzisiaj zdążę, wiesz? Decyzję o wygaszeniu mi mandatu 21 grudnia. 22 grudnia byłem w Sejmie, brałem udział w głosowaniach. Te głosowania nie zostały podważone. Wykonuję swój mandat, to jest mój obowiązek. To jest mój obowiązek wykonywanie mandatu posła, bo taka teraz była... Goście, teraz widać, w jakie bagno PiS ściągnął Polskę. Tak, widać, w jakie bagno PiS ściągnął Polskę, a do tego... Platforma nie ma ochoty wyciągać Polski z tego bagna. Praworządność jest wtedy, kiedy trzeba przejąć TVP i wtedy ustawa, mała ustawa medialna jest niezgodna z konstytucją, ale kiedy trzeba zakazać pushbacków i przywrócić i anulować ustawę, tak zwaną małą ustawę wywózkową, która była de facto nowelizacją ustawy, to już wtedy praworządność nie jest istotna. Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej sprawie. W ogóle temat pushbacków podsunął Łukasz z Discorda z modem na Twitchu. Dziękuję, Łukasz. A Mazurkę podsunął Wojtko Krzyżaniak, znaczy Mazurkę i Kamińskiego. Też dziękuję. Widzi pan, do wygaszenia. Siema, Maciej, dziękuję. Pięknie, ale nieskutecznie, jak zwykle. Są dwie izby Sądu Najwyższego. Jedna może orzec tak, a druga inaczej. Adam, czyjego występu? A, Kącki tak w Samcubeta, okej. Okay. Kącki jest magiczny, przekroczył granicę bezczynności w mitu, które nie wiedziałem, są przekraczalne. Sąd Najwyższy, ale jak Adam, on w Samcubeta już był w kontekście tego swojego wyznania, czy był w Samcubeta jakoś wcześniej? Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ma się zajmować moją sprawą. Sprawą dlatego, że już Izba Kontroli Nadzwyczajnej i spraw ich zdaniem publicznych, nie jest prawdziwym sądem. Ich zdaniem. Zdaniem prezesa Izby Pracy, sądząc po jego licznych wypowiedziach, ten człowiek w zasadzie chyba nie... Po przed nie wyborami czyścimy to bagno, po wyborach, teraz to moje bagno. Wywiadów, brał udział w audycjach w ostatnim czasie. No wydaje się, że jaka jest podstawa, żeby on się tym zajmował? Ostatnio ktoś zauważył na przeklętym Twitterku, Ostatnio ktoś zauważył na tym przeklętym Twitterze, że siema Melvin, że... Ale w tej sprawie wypowiedział się już Sąd Najwyższy. Że marszałek Hołownia nie ma nic. Skoro już TVP zostało oczyszczone, to może teraz dowiemy się, ile zarabiają ci obecni prezenterzy zatrudniani bez rekrutacji. Będzie minister sprawiedliwości, ma być szef PKP. Ale nie, dowiemy się, ile oni zarabiają dopiero jak się zmieni władza. Jak będzie trzeba wyciągnąć, że było Bizancjum. W formie konsultacji. Dobrze, sekundkę. Dzięki, Łukasz, za przypomnienie o Discordzie. Które muszą być honorowane.
Tak czy owak, ten Sąd Najwyższy zajmie się pańską sprawą w środę. Nie, Sąd Najwyższy zajął się już moją sprawą i w ogóle nie, ale nie można sądzić w tej samej sprawie. Panie myśle, no dobrze, ja to rozumiem, ale Sąd Najwyższy zajmie się pańską sprawą w środę bez względu na to, czy pan będzie temu zaprzeczał, czy nie. To jest tak samo jak ze sprawą, czy był pan, czy jest pan skazany. Otóż jest pan skazany. Pana zdaniem to skazanie jest nieważne, Twitter, bo pan jest ułaskawiony. Nie jest to wszystko przejaw poszło. Mojej arogancji, ale zwykłej logiki funkcjonowania państwa. Ja to rozumiem. Rozumiem. Mamy w tej chwili, jak widać, podwójny porządek, bo jedni mówią, że tak jest tak, a drudzy, że siak. I wyście do tego doprowadzili, kurwa, dziennikarze, media. Nie mówią tak ludzie z piwem, tylko mówią to prawnicy, mówią to tak sędziowie. Dobrze, przez takich prawdopośrodkowych do pana prezenterów bardzo, podających bardzo się za dziennikarzy jak Mazurek. W środę rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Czy Mariusz Kamiński pójdzie tam wykonywać swój mandat posła? To prawda, Marysia, nie wychodzi mi to i to nie jest jedna rzecz, która mi nie wychodzi. Mój obowiązek wobec wyborców. Ja otrzymałem w ostatnich wyborach 44 tysiące głosów. W swoim okręgu wyborczym spośród wszystkich kandydatów uzyskałem najlepszy wynik. To jest mój obowiązek. Ja się nie chowam za żadnym internetem. Ja przyjmuję do wiadomości, że bezprawie, które zaczyna panować w naszym kraju, doprowadzi do sytuacji, że być może w ciągu paru dni będę w więzieniu. Tak, jestem gotów do tego. Jestem gotów działać dalej w każdych warunkach. Ale moim obowiązkiem jest tam być bez kitu, Mazurek mu nie robi quizu. Wobec mojej osoby uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach, które będą w środę odbywały się w Sejmie. I wejście na szarfie. Chłopaki pisali na fejsie, że ich wkurwiał w trakcie tego odcinka i teraz mogą już o tym mówić. Bardzo panów przepraszam, jestem posłem, wykonuję swoje obowiązki. Szarpać ze strażnikami? Ja się z nikim szarpać nie będę, aczkolwiek biorę, przyjmuję do wiadomości to, że... Powinien mu zrobić Mazurek test przemoc z... No, kurwa, Maciej, najpierw ja myliłem twoje imię, ja przepraszam, już teraz pamiętam, że Maciej, a teraz jeszcze Kościelak myli twoje nazwisko. Jestem skazany prawomocnym wyrokiem sądu. To jest bezprawie, to jest rzecz niebywała, że lekceważy się Patryk, zdrówka życzę. Decyzję prezydenta w tym uleczam zakresie, cię. Że lekceważy się podstawowe zasady, jakie powinny obowiązywać w naszym państwie. I tu postawmy przecinek, bo dokończymy to zdanie w RMF24 w naszych mediach społecznościowych, do których już teraz serdecznie zapraszam, a słuchaczom RMF-u życzymy miłego dnia, trzymajcie się ciepło państwo. Co, oni tylko taką chwilkę robią w radiu? Straszliwy, ale no dobrze, pan mówi, że to jest bezprawie. Panie pośle, możemy tę rozmowę dalej prowadzić. Dokładnie, panie Kamiński, czy ja zna pan mówił o tym, że zapadł ten wyrok, pan mówił, nie zapadł. Panie Kamiński, ja będę mówił, to znaczy, że przyjmuję, że Sąd Najwyższy się tym zajmie, pan mówił, że się nie zajmie. No. Już się zajął. Sąd Najwyższy już się zajął. Ale zajmie się ponownie, będzie być może, jeszcze się to znaczy zajmował 100 razy. Makowca. Ja nie mogę wykluczyć tego, że tak postanowi. Czy wie pan, czym jest tygrys? Pan też nie może tego wykluczyć. Tak czy owak. Panie Kamiński, Solones. To jest pytanie do pana, pan powiedział tak. Gotów jestem pójść do więzienia. Przyjmuję do wiadomości, że zostanę doprowadzony do więzienia. Tak, to jest realna perspektywa. Mhm. Ja też wiem, kim jest. Ja już nie mylę imienia Maćka. Byłem wielokrotnie represjonowany. Ja po prostu mam tendencję do imienia mylon. Tak, prawda. Siedział pan jak od maja do... Dobra, słuchajcie, bo to jest kurwa w kółko to samo. Panie Kamiński, ile razy w tygodniu więzień ma prawo do prysznica? Ej, słuchajcie. Generalnie jest tak, że mamy trochę kurwa dziki zachód, no nie? Ja mówię pało? Do Maćka? W życiu? Mówię pało do wszystkich, ale nie do was. Żeby się myli mówiąc o tym, że myli imię... No właśnie. Imię mylone. Słuchajcie, po pierwsze, ja jestem trochę przerażony tym. Nie wiem, jakby... Kiedy rządziła poprzednia władza, to miałem wrażenie, kurde, że jakby przyzwyczaiłem się do tego, no nie? Że jest bezprawie. Że generalnie robią co chcą i nic się z tym nie da zrobić. Przyzwyczaiłem się do tego podczas protestów kobiet. Przyzwyczaiłem się do tego, że mogą sobie wyprowadzić policję na ulicę, że mogą tą policją pałować ludzi, że mogą tą policją pryskać gazem po twarzach. O, zaraz będę klip wyciągał z archiwum. Spoko. Spoko. Przyzwyczaiłem się do tego, że tą policją mogą pryskać gazem osobom z immunitetem i nic nikomu za to nie grozi. Przyzwyczaiłem się do tego, że policja za poprzedniej władzy może wręcz
dostawać awanse za pałowanie ludzi na protestach. Przyzwyczaiłem się do tego, że no, to prawo jest co najmniej naginane. Przyzwyczaiłem się do tego, że mogą aresztować tęczową aktywistkę za wieszanie flagi na Jezusku w imię prawa o kurwa obrazie uczuć religijnych. I kurde, ja bym bardzo chciał, żeby ta nowa władza jakoś się od tego odcięła i ta praworządność została przywracana. Bardzo bym tego sobie życzył, bo słuchajcie, ja nie wierzę w państwo prawa, okej? Ja nie wierzę w państwo prawa i od nikogo nie wymagam, żeby wierzył w państwo prawa. Generalnie uważam państwo za taki społeczny twór, raczej opresyjny niż jakikolwiek inny w pierwszej kolejności. Broniący interesów klasy posiadającej, broniący interesów najbogatszych, broniący interesów, za przeproszeniem, wielkiego kapitału. Ale myślę jednocześnie, że im mniej ludzi wierzy, im więcej ludzi przestaje wierzyć w to państwo prawa, ale takich ludzi, powiedzmy sobie, takich ludzi, którzy na co dzień nie interesują się polityką, takich ludzi, którzy na co dzień mają to gdzieś, takich, za przeproszeniem, szarych obywateli. Im więcej takich ludzi przestaje wierzyć w państwo prawa, tym gorzej. Bo jednocześnie, nie wierząc w państwo prawa, gdzieś tam jakaś część mnie jest państwowcem, która chciałaby, żeby państwo służyło do dawania obywatelom poczucia bezpieczeństwa. A państwo nie daje obywatelom poczucia bezpieczeństwa i przy tej nowej władzy się to w ogóle nie zmienia. A wręcz idzie to w jeszcze większym takim, w stronę większego galimatiasu, bo za poprzedniej władzy wiedzieliśmy, że władza tnie w chuja, silne państwo chroni biedniejszych, w słabym państwie jest oligarchia, czyli bezprawie. Tak, dlatego ja bym chciał, Mruczek, właśnie, żeby państwo jednak chroniło tych biedniejszych. Dlatego mówię, że część mnie jest państwowcem. Jednocześnie, no nie? To jest no, paradoks, na który sobie pozwalam. A jednocześnie mam właśnie to poczucie, że teraz idziemy w jeszcze większe rozmywanie tego, bo przed wyborami wszyscy wiedzieliśmy, dobra, PiS to kutasiarze i naginają prawo, nie przestrzegają prawa. I teraz przyjdzie nowa uśmiechnięta władza i będzie przestrzegała prawa. A nowa uśmiechnięta władza nie dość, że nie przestrzega prawa, to jeszcze robi to w taki sposób, że w zasadzie przestajemy przywiązywać do tego wagę. Każdy ma swoją rację i ważniejsze jest to, kto narzuci swoją narrację i kto zmobilizuje więcej ludzi, no nie? Tak jest w kwestii tego TVP, gdzie przejęcie było, jeśli nie niezgodne z prawem, to niejasne prawnie, plus też moim zarzutem wobec tego przejęcia jest to, że nie było obudowane komunikacyjnie tak, żeby chociażby tłumaczyć ludziom, co było wolno zrobić i dlaczego zostało to zrobione. Adam mówi, że to pokazuje słabość przyjętego systemu nadzoru konstytucyjnego, to też prawda. Michalina, ja się po prostu staram, krytykując zjebane ruchy władzy, podkreślać, że państwo powinno być strong. No właśnie. I przez to między innymi, że to nie zostało obudowane komunikacyjnie, to przejęcie TVP, to w zasadzie przeciętny obywatel ma święte prawo teraz totalnie nie wiedzieć, co się dzieje. Totalnie albo to olać i powiedzieć, dobra, niech się napierdalają między sobą, mam to w dupie, albo po prostu stanąć po jednej stronie i kibicować swoim, niezależnie od tego, jaki jest status prawny całej tej zjebanej sytuacji. Dokładnie to samo dzieje się z Kamińskim i Wąsikiem. Ja chciałem trochę streścić w ogóle sytuację prawną, co się dzieje z Kamińskim i Wąsikiem, ale dotarło do mnie, że ja nie jestem w stanie tego zrobić, no nie? Nie jestem w stanie tego zrobić. Słuchajcie, postanowiłem też, że puszczę kawałek, w którym na kanale Orb została podjęta próba wyjaśnienia tego. Odcinek trwa 15 minut, ale ja puszczę tylko ten kawałek o Kamińskim i Wąsiku, sam początek. Przy czym on też jest już nie do końca aktualny, bo tam prowadzący zwraca uwagę na rozbieżności między statusem obecnym prawnym Kamińskiego i Wąsika,
A ten status już jest taki sam. Bartłomiej Strus, z tych dwóch teoretycznych obywateli jestem coraz bardziej po stronie, mam to w dupie. To jest absolutnie zrozumiałe. To jest absolutnie zrozumiałe. Orba chciałem puścić. To jest sprzed weekendu. Inba, Wąsika i Kamińskiego. To spokopało. Jest jakiś nowy poziom, jeśli chodzi o zawiłość tego, co się dzieje i brak jakiegokolwiek sensu tego, co się dzieje. W poprzednich już filmach tłumaczyliśmy... Ja wiem, Maciej, ja też nie jestem jakimś wielkim fanem, chcę tylko, żeby ktoś inny, nie ja, podjął próbę wyjaśnienia w ogóle statusu, kurwa, tego, co się dzieje z tymi dwoma chłopami. Nie ułaskawił według sądu i tak dalej, i tak dalej. Spokojnie, nie będziemy się w tym filmie powtarzać. Po prostu dzieją się nowe rzeczy, które mogą doprowadzić do całkowicie absurdalnego posiedzenia Sejmu 10 stycznia. To też będzie które kurwa dobre. Nawet ciężko jest skomentować, więc my po prostu wam je opowiemy. Opowiem wam, co się dzieje, bo z samego tego opisu wy wnioskujecie, że poziom absurdu wywaliło na absolutnie nowe poziomy, bo w dużym skrócie mamy sytuację, zgadzam się, w której Marysia. W Sądzie Najwyższym w tym momencie dochodzi niemal do też wyrywania sobie z rąk akt, żeby siema, ktoś Bart. Mógł orzec, bo on uważa, że to on może orzekać, albo ktoś mówi, że on nie może orzekać, więc on chce orzekać. I możemy się przygotować na to, że będzie co najmniej parę różnych wyroków od Sądu Najwyższego dotyczących tej samej sprawy i tych samych ludzi. To jest absurd na tak wielu poziomach, że no nie możemy się powstrzymać i po prostu opiszemy wam to w miarę dokładnie. Poza tym jakieś inne, krótsze tematy w stylu, nie wiem, no wspólnej listy opozycji, bo właściwie teraz już rządu, nowego rządu, która, no właśnie, będzie znowu wspólna lista, co? Ten temat wraca? O mój Boże. Zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo... O, a o tym Escape Roomie nie słyszałem, że dopiero rusza proces po 4 latach. A o komendzie też chciałem jeszcze powiedzieć. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę, ale to też właśnie komenda... Sprawa Tomasza Komendy i fakt, że nikt nie poniesie odpowiedzialności za to, że chłop siedział niesłusznie przez 18 lat w więzieniu i sprawa tego, że Frog, który urządził sobie plac zabaw z ulic w Warszawie i pod Kielcami, jeżdżąc po 240 km na godzinę, został uniewinniony, to są kolejne cegiełki do tego, że jako obywatel możesz mieć poczucie, że żyjemy kurwa na jebanym dzikim zachodzie. Bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy. Dziękujemy serdecznie naszym patronom. Zachęcam zerknięcie naszego patrona. Który planuje streamować? Nie wiem. Myślę, że 9.30, 10.00 jak zwykle. Lecąc sobie ale zobaczymy, początku, czy się nie bo przedłuży. Jednak trzeba. Wiadomo, jest ta imba cała związana z tym, że prezydent Andrzej tutaj łaskawił. To łaskawienie nie przeszło. Nie będziemy tego tłumaczyć po raz spoko, trzeci. Spoko, Marysia, Paweł. Ważną sprawą jest to, że w ramach tego wyroku, który zapadł, no oni mają stracić mandat. No uniewinniony, tak? No normalnie. Ugaszone, czyli mają przestać być oficjalni posłami Rzeczypospolitej Polskiej. No i jakby spoko, nie? I teraz to wszystko rozstrzygnie się na posiedzeniu 10 stycznia. Tylko że, co warto pamiętać, oni się odwołali od tej decyzji. Do tego jeszcze też Szymon Hołownia rozumiem, też przez Radomira. Sądu Najwyższego. Trochę w ramach tego, żeby upewnić się co do legalności tego całego wyroku. I to doprowadziło nas do sytuacji, w której znajdujemy się teraz, w której nie wiadomo, co się dzieje. Bo należy pamiętać, że w sprawie Sądu Najwyższego toczy się taka cała kłótnia polityczna. Nie? Z jednej strony mamy nową większość, która kiedyś była opozycją, która od zawsze krzyczy, że nowo wybrani sędziowie, niektórzy, tam większość, to są neosędziowie, którzy nie mają prawa orzekać. Za nimi staje część Sądu Najwyższego, która też tak uważa. Stają europejskie tam trybunały różne sprawiedliwości i tak dalej. No i to są jakby podmioty, które uważają, że istnieje grupa sędziów w Sądzie Najwyższym, która nie ma prawa orzekać, której wyroki są jakby z definicji nielegalne. Z drugiej strony mamy oczywiście PiS, który uważa, że jest to wielkie kłamstwo i nie jest to prawda i nie są to żadni neosędziowie, tylko są to prawidłowo wybrani sędziowie, którzy mają prawo orzekać i to, co się dzieje, jest próbą zamachu na wolność sądów przez polityków, którzy próbują ustalać sobie, kto może orzekać, a kto może nie orzekać, nie? To jest rzecz, która w Sądzie Najwyższym się dzieje i jest bardzo ważna w kontekście tej imby, którą teraz wam opowiem. Bo musicie pamiętać, że mimo tego, że tutaj ta strona rządowa obecna, koalicji 15 października, uważa, że ci neosędziowie są wybrani nielegalnie, to mimo wszystko no, trochę nie zależy im na tym, żeby jakoś tak otwarcie, nie respektować ich wyroków. No bo po pierwsze, to po prostu zawsze źle wygląda, jak politycy mówią, nie będziemy respektować tych wyroków, bo coś tam formalne rzeczy, których ludzie nie rozumieją, to po pierwsze. A po drugie też, no, jest jakiś tam problem z kategorii, no my jesteśmy przekonani, że oni są nielegalni. Ale, jak nie wiem, za 10 lat się okaże, że PiS wygra tą batalię, która pewnie będzie ciągnąć w Polsce latami, to jeszcze się okaże, że my nie respektując ich wyroków robiliśmy nielegalne rzeczy. Więc wiecie, to jest tak, że oni ich nie uznają, ale też tak całkowicie otwarcie po prostu mówić, że nie respektujemy ich wyroków, to też nigdy nie jest komfortowa sytuacja, nawet jeśli tak uważają, nie? Więc i naprawdę skupcie się, bo nie będzie łatwo. Zacznijmy od tego, że jeszcze w grudniu Kamiński i Wąsik odwołali się do Sądu Najwyższego w sprawie swojego utracenia mandatów poselskich.
skierowali swoje wnioski do Izby Kontroli Sądu Najwyższego. O co chodzi? Izba Kontroli Sądu Najwyższego jest organem powołanym z tych neosędziów, tak? Jak nazywa ich jedna strona, druga strona uważa, że są po prostu sędziami. I jest instytucją, do której opozycja, czy teraz już większość, tutaj się mylę, opozycja i większość, bo jednak to przeważnie w opozycji to krzyczeli. Większość rządząca, nowa, uważa, że jest to organ nielegalny, jakby on nie ma prawa orzekać i ogólnie jest on zły. Do tego wszystkiego oni w ogóle powinni złożyć ten wniosek jeszcze przez marszałka Sejmu, ale nawet go nie złożyli przez marszałka Sejmu, tylko jak po prostu go złożyli, więc to już w ogóle jest jeszcze jakieś inne proceduralne zamieszanie, ale to już nawet zostawmy. No i jakby sytuacja wygląda na ten sposób, że ta Izba Kontroli sobie, prawda, tam siedzi i myśli nad tym. No ale po tym wszystkim Szymon Hołownia stwierdził, że też skieruje dokumenty do Sądu Najwyższego, ale stwierdził, że nie skieruje ich do Izby Kontroli, no bo jakby, prawda, oni uważają, że jest ona nielegalna. Więc Szymon Hołownia uznał, że skieruje to do Izby Pracy Sądu Najwyższego, no bo ma opinie prawne o tym, że to jest faktycznie legalnie uprawny organ, że nie ma żadnych problemów takich natury konstytucyjnej, on w sumie mu ufa, do tego wszystkiego to jest ścieżka przetarta już przez Bodnara, który jako Rzecznik Praw Obywatelskich też kierował właśnie do tej Izby swoje rzeczy. Więc jakby uznał, że dobra, to ja skieruję po prostu dokumenty i całą tą jakby sprawę z mojej perspektywy do tej Izby Pracy. No i wiecie, można było uznać, prawda, sprytne zagranie, no bo on teraz skieruje do tej Izby, ona orzeknie i w sumie nieważne co orzeknie, to Szymon Hołownia po prostu na tym stanie i powie, dobra, słuchajcie, ja robię tak jak Sąd Najwyższy mi kazał, do którego skierowałem sprawę, co do którego nie ma żadnych wątpliwości, więc jest git. No ale fart chciał dla Szymona Hołowni, że sprawę Kamińskiego dostał skład sędziowski złożony tylko z tych sędziów faktycznie, prawda, których oni uznają za tych legalnie wybranych, a sprawę Wąsika, mimo że to jakby teoretycznie jest ta sama sprawa, to ona oczywiście jest, wiecie, są dwie osobne osoby, więc są dwie osobne sprawy, ale ona dotyczy dokładnie tego samego, mniej więcej tego samego. Czy Wąsik jest potrzebny PiS-owi? Wąsik z kolei dostał skład sędziowski. Myślę, że jest potrzebny PiS-owi i męczennik. Ale dostał sędziego sprawozdawcę, który jest właśnie z tych neosędziów. Czyli Kamiński dostał tych sędziów, co do których legalności nie ma żadnych wątpliwości, a Wąsik dostał tych, co do których są jakieś wątpliwości. No i już w tym momencie możecie zauważyć, że doszło do małego upsi. Szczególnie, że ten sędzia, który rozpatruje sprawę Wąsika, de facto od razu stwierdził, że on nie jest kompetentny, żeby to oceniać, więc skierował tą sprawę, uwaga, do tutaj werbel, Izby Kontroli, czyli tej Izby, do której wcześniej po pierwsze sam kierował wniosek, a po drugie do tej Izby, co do której no właśnie są całe wątpliwości i którą PiS bardzo lubi, a nowy rząd bardzo jej nie lubi. No i ta Izba Kontroli praktycznie od razu wydała wyrok, że nie, jego jest całkowicie git, że Wąsik powinien absolutnie dalej być posłem i w sumie oni nie wiedzą, o co chodzi, i dostarczyli to bez żadnego uzasadnienia w ogóle Hołowni, mówiąc, to jest opinia Sądu Najwyższego. Tutaj, zanim przejdziemy, w ogóle warto dać inną rzecz, Roller, no, zobacz, na tej konferencji prasowej. Pierwsza rzecz, jaką powiedział Kamiński przed chwilą u Mazurka, to że będzie więźniem politycznym zaraz i jest to kwestia bezprawia, które panuje w Polsce. Izby Pracy, to w ogóle on trochę jakby poprosił, żeby to były legalne składy sędziowskie, co do których nie ma wątpliwości. I z jednej strony pewnie możecie zrozumieć jego intuicję, a z drugiej strony jesteś politykiem, typie, nie za bardzo możesz prosić sądy, żeby wyznaczały jakąś tam grupę sędziów do orzekania czegokolwiek. Jakby to nie brzmi dobrze, tak się nie robi za bardzo. Więc jakby dochodzi nam też ten aspekt, ale nawet go zostawmy, idąc dalej w ten absurd, który się dzieje. Więc okazuje się, że status Wąsika, jak to powiedział Hołownia, jest już taki, no prawda, tutaj niejednoznaczny, no bo mimo tego, że skierował sprawę do tego sądu, do Izby Pracy, przepraszam, no to mimo tego, że w tej Izbie to się znalazło, to trafiło w końcu do tej Izby Kontroli, która, prawda, jest tutaj niezgodna z tymi postanowieniami, ale z drugiej strony wydała wyrok, więc no jakby, prawda, sytuacja jest niejasna. A Kamiński, który trafił na zły ze swojej perspektywy skład sędziowski, ma mieć tą sprawę rozpatrzoną 10 stycznia przez Izbę faktycznie pracy, bo ta Izba Pracy, ten skład sędziowski z Izby Pracy, który dostał tą sprawę, on sam nie uważa, że to nie jest jego kompetencja, nie wysyła tego do Izby Kontroli, tylko stwierdza, że on to sam sobie orzeknie. Co więcej, w tym miejscu dochodzi do jakiegoś wielkiego starcia w sądzie, o którym się dzisiaj pisze od rana, że te izby się pokłóciły ze sobą nawzajem, tam prezes Sądu Najwyższego próbuje coś robić, ale w sumie to też jakby on jest uważany za stronniczego w tym wszystkim. Więc jakby tam się nie chcą na to pogodzić te różne izby. W każdym razie jest jakiś całkowity absurd i dochodzi do sytuacji, w której czekamy na wyrok Izby Pracy w sprawie, którą Izba Kontroli już wydała w sprawie Wąsika, tylko że tutaj czekamy w sprawie Kamińskiego. Ja wiem, że już się wszyscy gubią. Mamy sytuację, no właśnie, w której kurwa, nic nie rozumie, gubią, w której czekamy dobry na ten wyrok, w której jeszcze jest obawa cały czas o to, że Izba Kontroli, bo już robiła takie rzeczy, może sobie po prostu zaraz zabrać tą sprawę z Izby Pracy i wydać orzeczenie bez nawet akt, bo zdarzało jej się to robić, mimo tego, że jakby no tutaj pracy cały czas nad tym siedzi. Ale ja bym zapytał, no który kurwa jest synem kogo. Wyrok i wyślę go Hołowni, znowu bez uzasadnienia, i potem wyjdzie też wyrok z pracy, który będzie prawdopodobnie sprzeczny z tym, z Izby Kontroli. No i dochodzimy do momentu, w którym możemy mieć zaraz 4 wyroki na tą samą sprawę, z których każdy będzie mówił coś trochę innego, a w najlepszym wypadku, nawet jeśli tutaj Izba Kontroli nie weźmie na siebie tej sprawy i tylko Izba Pracy wyda wyrok, to dojdziemy do... Paweł, właśnie o to chodzi, że ja nie wiem, czy to się da skumać.
On to tłumaczy w sposób już totalnie niezrozumiały. Ja bym tego nie wytłumaczył lepiej. Nie wiem, czy ktokolwiek jest jeszcze w stanie sprawę Wąsika i Kamińskiego tłumaczyć. Jest duża szansa, bo oczywiście to się nie musi stać, ale jest duża szansa, że Kamiński zostanie skazany tam, a Wąsik nie zostanie skazany, znaczy nawet nie skazany, tylko to wiecie, to odwołanie się nie przejdzie, bo tak to nazwajmy. I jeden będzie mógł być posłem cały czas, a drugi nie będzie mógł być posłem. Dochodzimy do sytuacji, w której dwie osoby, które mają de facto te same zarzuty i zostały tak samo ułaskawione, co do czego są wątpliwości, będą miały dwa różne wyroki na sobie. I w sumie to trochę nie wiadomo, co robić z tą sytuacją. Na tym wszystkim znajduje się Hołownia, który próbuje mówić, że on jest tylko dostarczycielem postanowienia i chciał mieć taką funkcję, czyli wiecie, on chciał mieć funkcję, w której on nie ma za sobie decyzyjności w tej sprawie, po prostu wykonuje jakby polecenie sądu. No ale sytuacja, jak dostaje cztery różne werdykty, czy tam dwa różne werdykty, czy cokolwiek, i to jeszcze od sędziów, przez, o których cały czas... nie, biedny Szymon Hołownia będzie musiał podjąć jakąś decyzję i nie da się wybrnąć z niej śmiesznym tekstem. O kurde, no teraz to jest przejebane. Że są nielegalni, tak? I w sensie cały nowy rząd mówi, że są nielegalni. No to nie dość, że zalegitymizuje tych sędziów, więc jednocześnie zalegitymizuje w ogóle większość tych wszystkich organów, które powiedzmy PiS powołał, które się wlepiają w tą całą narrację, że PiS zniszczył demokrację, w sensie państwo prawa. Michał Dzik, jeśli to jest zagmatwane specjalnie, zgadzam się, ale to generalnie kwestie polityczno-prawne są zagmatwane. Właśnie po to trochę, żeby też obywatel nie mógł ich prosto zrozumieć. Tak? Więc trochę nie może sobie na to pozwolić, bo zostanie okrzyknięty przez tą stronę, prawda, nowego rządu, jakimś takim pewnie zdrajcą, czy coś w tym stylu, że tutaj respektuje nielegalne postanowienia nielegalnego sądu. Z drugiej strony, jak tego nie zrespektuje, no to przyjdzie PiS, który będzie krzyczał, że jest on nielegalny, że złamał prawo i będą go tam za to, wiecie, ścigać cały czas i dorobi mu to niezłą gębę przed wyborami prezydenckimi, też nie oszukujmy się. Więc no, on ma trochę przypał, trzeba przyznać. A na to wszystko nie oszukujmy się, no Jezu, wchodzi mu pewnie jakaś odpowiedzialność karna po tym wszystkim, co się wydarzy, no bo się wiecie, za jakiś czas. No bo jakby na koniec dnia on prawdopodobnie nie zrespektuje wyroku jakiegoś sądu, no bo jeśli będą sprzeczne, to któregoś nie będzie mógł fizycznie zrespektować, no bo on nie może powiedzieć, dobra, ja się w to nie bawię, zostawiam to, jakby nie ruszam tego tematu, no bo trochę nieruszenie tematu i zostawienie im tych mandatów, no będzie ruszeniem tematu i opowiedzeniem się po jednej ze stron. Do tego wszystkiego jeszcze pojawiają się jakieś informacje, że policja jest cały czas gotowa, żeby na wyrok sądu dwa sądy, zaresztować Wąsika i Kamińskiego, więc no jakby lecą jakieś groźby powiedzmy z dwóch stron. Kamiński oczywiście cały czas się tłumaczy z tego, że wiecie, on będzie gotowy pracować z więzienia i że jakby nie złamią jego woli i tak dalej, i tak dalej. No, pokazał go z Kozakiewicza, mimo że Kaczyński go nie widział, to pokazał mimo wszystko. Więc ogólnie mamy jakąś niesamowitą imbę, gdzie Sąd Najwyższy pokłócił się z Sądem Najwyższym. Jeden Sąd Najwyższy powie tak, drugi Sąd Najwyższy powie nie. Mamy dwie izby, które sobą konkurują i tam niemal wyrywają sobie akta sprawy i tłumaczą, kto powinien to orzekać. Będziemy mieli cztery wyroki całkowicie sprzeczne ze sobą, albo trzy wyroki sprzeczne ze sobą, albo dwa wyroki sprzeczne ze sobą. Na to wszystko jest bardzo duża szansa. Więc no... No ciężko, szczególnie... I teraz tak, Łukasz, tam pisałeś, że chuj w to, bo i tak będzie ułaskawienie. Zgadzam się. I że to jest inba dla inby. Zgadzam się. Ale teraz weź sobie tę inbę, dodaj do tego, czy ja się przełączyłem na ten? Nie przełączyłem się. Dodaj do tego, słuchaj, TVP. Dodaj do tego Froga. Słuchajcie, Frog. Sprawa Froga. Frog w 2014 roku miał zarzut za jazdę, niebezpieczną jazdę, przekraczanie prędkości. Wiecie, no siema Krzysztof. Wiecie, chłop wrzucał do internetu filmy, jak zapierdala po mieście, przejeżdża na czerwonym, nie przestrzega żadnych przepisów. Przekracza prędkość o 100 km na godzinę, zmuszając kierowców do gwałtownych reakcji i tak dalej. I teraz tak, w 2021 roku dostał wyrok z sądu Warszawa-Mokotów, dostał wyrok za Kielce, bo to były Kielce i Warszawa. Za Kielce dostał wyrok 2,5 roku więzienia, no nie? I w warszawskim sądzie został z jakiegoś powodu uniewinniony od zarzucanego mu sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. I potem okazało się, że nie wyczerpał znamion sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, ponieważ a. w krytycznym czasie panował nad pojazdem, a zgodnie z kodeksem karnym, by wypełnić znamiona katastrofy, musi dojść do zagrożenia życia i zdrowia wielu osób.
I sędzia sądu rejonowego tłumaczyła, że nie zagraża życiu wielu osób, zagraża tylko pojedynczym osobom. Cytat z sędzi sądu rejonowego. Nie chodzi o to, czy wiele osób znajdujących się podczas burzy w różnych częściach miasta może zostać indywidualnie trafionych piorunem, lecz chodzi o to, czy istnieje niebezpieczeństwo porażenia tym samym piorunem naraz wielu osób, na przykład stojących pod jednym drzewem. Przepraszam. Pojedyncze gromy nie sprowadzą zagrożenia dla wielu osób. Czyli generalnie uzasadnienie jest takie, że gdyby no, zabił kogoś, to tylko kilka osób. I potem sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, który zmienił wyrok i do tego jeszcze uniewinnił go za te Kielce. I tam również nie spełniano zagrożenia, nie spełniano tej przesłanki zagrożenia życia wielu osób. W orzecznictwie przyjmuje się, że musi to być co najmniej 10 osób. Także tak, słuchajcie. Prokuratura nie zgodziła się z wyrokiem i złożyła kasację do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy uznał, że była ona bezzasadna. Także jeśli chodzi o życie w państwie prawa, no to myślę, że tak, no. A do tego, jeśli kiedyś na podstawie portretu pamięciowego ktoś wskaże was jako sprawcę gwałtu i morderstwa i będziecie do kogoś zbyt podobni, to potem może się okazać, że spędzicie w więzieniu 18 lat i słuchajcie, no... nikt za to nie odpowie potem. I tutaj odnoszę się do sprawy Tomasza Komendy. Zobaczmy co na czacie. Adam Kościelek mówi, że z punktu widzenia prawnego kwestia jest prosta. Izba Kontroli nie jest sądem, bo Polska akceptuje wyższość... A właśnie, a propos, jeszcze miałem wspomnieć o tym, słuchajcie, że do tego wszystkiego Unia Europejska nie pomaga za bardzo, jeśli chodzi o praworządność i poczucie życia w państwie prawa, ponieważ Unia Europejska praworządność też traktuje dosyć wybiórczo. I tutaj możemy odnieść się i płynnie przejść do tematu pushbacków, do tego tematu, który podrzucił Łukasz, jeszcze raz dzięki. Słuchajcie, o pushbackach mówiliśmy sobie jakoś przed świętami chyba, że Rzecznik Praw Obywatelskich część osób w Senacie zwracała się do rządu apelowanie do rządu w sprawie właśnie zmiany prawa dotyczącego wywózek, czyli tej tak zwanej ustawy wywózkowej, która de facto była nowelizacją ustawy o cudzoziemcach. I między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich nowy w grudniu uzasadniał, dlaczego apeluje o uchylenie przepisów w taki sposób. W toku prowadzonych czynności Straż Graniczna nie utrwala bowiem jakichkolwiek danych osobowych cudzoziemców, nie odnotowuje informacji na temat ich wieku, stanu zdrowia czy niepełnosprawności. Brak możliwości weryfikacji, czy osoby zawracane do granicy na mocy przepisów rozporządzenia faktycznie nie deklarowały woli ubiegania się o ochronę międzynarodową na terytorium RP. Czyli olewając wszelkie formalności, wyrzucamy ludzi do lasu zimą, w tym dzieci i kobiety. Premier ostatnio powiedział, że bo to jest delikatna sprawa i jednak polskie bezpieczeństwo jest priorytetem.
No ale poprosimy Straż Graniczną, żeby była miła i trochę milsza, żeby mówili dzień dobry. Tyle wypowiedział w kwestii no na pytanie o zniesienie pushbacków. Samiec Beta, nie wiem, czy dzisiaj zdążymy o Kąckim, wiesz, zobaczymy. Z drugiej strony ja nie wiem, co ja mam do powiedzenia o Kąckim, co ja mogę powiedzieć o Kąckim. I słuchajcie, kiedy premier mówi o tym, że bezpieczeństwo Polski jest priorytetem i trzeba do tego podchodzić delikatnie i w zasadzie to poprosimy Straż Graniczną o to, żeby była trochę milsza, to równie dobrze może powiedzieć, że mogli poprosić TVP, żeby była trochę mniej propagandowa, no nie? Ale nie, tam trzeba było wyjść z buta i trzeba było omijać przepisy pozostałe po PiS-ie. No a tutaj już niekoniecznie. To już niekoniecznie. No to też świadczy trochę o tym, czego przynajmniej według Platformy Obywatelskiej domaga się społeczeństwo. Oj tam pushbacki, mówi Adi GTR. Ważne, że Hołownia ma cięte riposty w Sejmie. No właśnie. I ta ustawa wywózkowa jest tak samo niekonstytucyjna jak mała ustawa medialna, na podstawie której funkcjonuje Rada Mediów Narodowych, którą Platforma ministrem Sienkiewiczem omijała. No ale słuchajcie, właśnie. Unia Europejska w tym wszystkim, w tym całym poczuciu, że nie żyjemy w państwie prawa czy w porządku prawnym, nie pomaga, bo Unia Europejska również po pierwsze toleruje pushbacki, na przykład stosowane przez Grecję w 2020 roku. Unia Europejska powołała do życia Frontex, Europejską Agencję do spraw właśnie migracji. Taka jest pełna nazwa, czekajcie, Frontex, jaka jest pełna nazwa tego? Frontex, czyli Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, który to Frontex też ma historię łamania praw człowieka. W 22 śledztwo dziennikarskie niemieckiego Der Spiegel wyjawiło, że Frontex łamał prawa człowieka, stosując nielegalne pushbacki na Morzu Egejskim. Pushbacki na morzu, wydaje mi się, że są jeszcze bardziej niebezpieczne niż pushbacki w lesie, słuchajcie. Plus no, Unia Europejska też w 23 roku przyjęła taki kompromis, tak jak u nas był kompromis aborcyjny, tak Unia Europejska przyjęła kompromis migracyjny, który jest faktycznie zaostrzeniem polityki europejskiej wobec migrantów i przyjęciem w całej Europie tego, co działo się w 2020 roku w Grecji, czyli olania całej takiej polityki, wiecie jakiej? Integracyjnej i migracyjnej. I co też jest ważne, Donald Tusk mówi, pytany o to, czy wycofamy pushbacki, no mówi, że polska polityka migracyjna będzie europejską polityką migracyjną. Czy też inaczej, europejska polityka migracyjna będzie polską polityką migracyjną. I słuchajcie, to nie są dobre wieści, no nie? To brzmi dobrze, ale to nie są dobre wieści. To są, tak z humanitarnego punktu widzenia, to nie są dobre wieści. To są wieści o tym, że raczej to, co robimy, będzie zaostrzone i raczej Unia Europejska nie będzie domagała się przywracania praworządności w kwestii polityki migracyjnej i w kwestii wyrzucania dzieci do lasu. Nie wiem jak wy, ja mam poczucie, że żyjemy na dzikim zachodzie. Jako deklaratywny kowboj teoretycznie powinienem się z tego cieszyć, ale dopóki nie zostaną zalegalizowane diliżanse z ograniczoną prędkością, tak żeby można było je łatwo ukradać,
i żeby każdy, żeby jakby respektować prawo każdego kowboja do okradania dyliżansów, nawet kowboja nieposiadającego konia, tak długo nie będę zadowolony z dzikiego zachodu w Polsce, no nie? Tak długo nie będę zadowolony z dzikiego zachodu w Polsce. Oj, kurwa. Discord mi potrzebny na tym kompie. Także słuchajcie, na Dzikim Wschodzie, dokładnie. Pomysł na komiks, western, ale we współczesnej Polsce. W podlaskiej wsi na granicy. Przygranicznej. Aga J. Chryste, kolega jak na jednokierunkowej na wstecznym pojechał 10 metrów pod prąd o drugiej w nocy, to miał temat o sprowadzenie ryzyka katastrofy w ruchu lądowym, ale on był biednym studentem. No właśnie, widzisz, a gdyby był frogiem, to by mu się upiekło. Czuję dziś od ciebie negatywne wibracje? Nie, Marysia, ja negatywne wibracje, daj spokój. Ja jestem człowiekiem, z którego po prostu... a kogo ja oszukuję, kurwa? Kogo ja oszukuję? Będzie dobrze, zobaczysz, ciężarnych nie mogą... Aha, przecież dobry pan Tusk powiedział, że bezpieczeństwo nie wyklucza elementarnego człowieczeństwa. Dokładnie, on mówił tam, że będą udzielane instrukcje Straży Granicznej. Po prostu poprosimy Straż Graniczną, żeby była miła. Było trzeba poprosić Danutę Cholecką, żeby była miła. Siema, thanks. Było trzeba poprosić Danutę Cholecką, żeby była miła. Nie na Dzikim Wschodzie, mówi Paweł, tylko w stanie wojny hybrydowej i jak to na wojnie najlepiej wychodzi nam krzywdzenie ludności cywilnej, bez skitu. Słuchajcie, tym razem nadrabiam czat w drugą stronę, nie wiem czy to dobrze. Radimir Lewakow, chyba też Unia po prostu płaci krajem tak... Radimira, muszę ci coś powiedzieć. Nie obejrzałem. Zapomniałem, przepraszam. Nie obejrzałem filmu, w którym wysłałaś, przepraszam. Ale na pocieszenie powiem ci, że to nie jest jedna rzecz, którą zapomniałem zrobić w weekend. Zbychu, pytasz, co się dzieje ze światem? Ze światem dzieje się to samo, co dzieje się zawsze. Dzieje się zawsze, tylko że teraz po prostu przez to, że mamy więcej mediów, to więcej widzimy i mamy wrażenie, że dzieje się tego więcej i z większą częstotliwością. Obywatel C. Swego czasu na rowerach przyczepionych do barierek przed terminalem lotniska Chopina pojawiły się wezwania do stawienia się na komisariat w związku z zarzutem stworzenia zagrożenia w ruchu lotniczym. Kurwa. Słuchaj, obywatel C, zagrożenie rowerami ruchu, dla ruchu... Dziś doręczymy twą paczkę. Świetnie. Nie będę miał kubka z przyjaciół, jak dobrze pójdzie. Słuchajcie, jeśli chodzi o zagrożenie dla ruchu lotniczego powodowane przez rowery, to polecam gilotynowe streamy na Twitchu. Nie, w sensie nie ten dzisiejszy, w sensie ten dzisiejszy polecam na Twitchu i na YouTubie, ale na Twitchu mamy być może na streamach takich tylko Twitchowych, być może mamy wskazówkę, dlaczego rowery mogą zagrażać ruchowi lotniczemu. Podpowiem, że chodzi o Plejadian i Taigetan. Zbychu, mi kiedyś grozili ukaraniem za stworzenie zagrożenia w ruchu lądowym za jazdę na longboardzie po ulicy. Myślę, że jeżdżąc longboardem po ulicy, to stwarzasz zagrożenie przede wszystkim dla siebie. Policja musi te normy mandatów jakoś wyrobić. Słuchajcie, ja się napiję wody. W międzyczasie, słuchajcie, posłuchałem piosenki. Posłuchamy hymnu Straży Granicznej. Pa.
Jedzina nie. Stoję dziś u Polski bram, strzec ojczystej ziemi mam. Czuwa straż ma dniem i nocą, silna wiarą, duchem, mocą. Ślubowałem bronić polskich granic, biały orzeł godłem mym. Ojczyzny mej nie zdradzę za nic, honorem to zaręczam swym. Idzie patrol w skwar i burzę, nie zna strachu głowa w górze. Polski granic my chronimy, straż graniczna w niej służymy. Ślubowałem bronić polskich granic, biały orzeł godłem mym. Ojczyzny mej nie zdradzę za nic, honorem to zaręczam swym. Dziś Europę też strzeżemy. Nie, to jest na serio. Jak to robić dobrze wiemy, każdy z nas to dobrze wie. Zaszczyt służyć jest we zgie. Ślubowałem bronić polskich granic, biały orzeł godłem mym. Ojczyzny mej nie zdradzę za nic, honorem to zaręczam swym. No i tak, kochani, no i tak. Ta piosenka stwarza zagrożenie w uchu. Także tak, no, także tak. Zaszczyt służyć jest w SB. Ciekawe, czy na Podlasiu jest wersja disco polo. Słuchaj, jestem na Podlasiu i nie ma tu wersji disco polo. O, już koniec? No niestety tak, no to nie jest długi hymn. Jak to hymn? Myślę, że na TV Silesia też są lepsze utwory niż ten. Krzysiu, dzień dobry, co mnie ominęło? No Krzysiu, słuchaj, ominął cię Kamiński, ominął cię... Głównie Kamiński cię ominął, Kamiński i ojczenie na Polskę, więc no to tyle. Obronili nas przed Pierożynem, no co? Żyje, nie żyje, proszę bardzo. Pa, 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 pa. Pa. Czy na Podlasiu jest ser z Podlaski? No roller, wiesz co? Wiesz co? Ogórek zielony ma garniturek. Jakbym był nielegalnym uchodźcą i słyszał, jak Straż Graniczna śpiewa coś takiego, to bym miał Polskę szerokim uchem, łukiem i szerokim uchem. Siema Zochas. Oj tam Marysia, złe wibracje od razu. Może po prostu jestem regresyjny, mam negatywną energię i jestem niskowibracyjny. Żeby SG było SG. Z tak ładną piosenką to nawet pushbacki można im wybaczyć. Takie uśmiechnięte pushbacki, teraz będą uśmiechnięte pushbacki. To jest trochę jak z tym żartem o demokratach i republikanach, że republikanie są homofobami, a demokraci są homofobami, ale uśmiechniętymi. No tak, to jest złożona sytuacja, dokładnie Adam, to jest to, to trzeba kurczę na spokojnie. Piosenka mało dynamiczna, bo to jest marszowa piosenka. Żeby taki strażnik graniczny by tak dziarsko maszerował, żeby bronić polskich granic przeciwko dzieciom, kobietom i wygłodniałym chłopom. Dokładnie, Michał, zapis wypierdalać na Białoruś, ZPO wypierdalać na Białoruś. A najśmieszniejsze jest to, że też w prawie międzynarodowym jest taki zapis, że nie wolno, że można odsyłać nielegalnych migrantów tylko do kraju
bezpiecznego. Jeśli na przykład kraj, z którego przybyli, jest bezpieczny, to można ich tam deportować. Czyli na przykład nie można ich deportować gdzieś, gdzie jest wojna, nie można ich deportować gdzieś, gdzie jest niedemokratyczna dyktatura, jak na przykład Białoruś, która nie jest uznana za kraj bezpieczny. Marysia, dziarsko, tak, to jest to słowo, dziarsko, żeby dziarsko maszerowali przeciwko tym głodnym dzieciom, martwym chłopom i zmarzniętym kobietom. Uzbrojonym wszystkim im w rzeczy, które znaleźli w lesie. Białoruś bezpieczna, Pierożyn potwierdza, to tak samo jak Emil Czeczko, co puka w wieczko, też potwierdza. Pa, 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 pa. Marszowa, mówisz, powinna być bardziej dynamiczna, no ale wiesz, taki strażnik graniczny też nie może jakoś biec. On musi dziarsko maszerować, tak? Tu. Dziarsko, a nie szybko. Dziarsko. Marysia, pracuje z koleżanką z Ukrainy i opowieści z granicy są przednie. Mądre. Dziarsko to dziś Wojtek streama zaczął. Chyba nie zaspał. Zaspałem fest. Ja chyba naprawdę muszę kłaść się, kurde, o 21, 22, no nie? Żeby wstawać tak, jak sobie planuję o 6. Czy piosenka dla WOTowców, spuszczających w pierdol moim kolegom, jest piosenka dla WOTowców? Nie wiem, czy teraz powinienem pytać, Adam, czy naprawdę jest piosenka dla WOTowców? A o WOTowcach bijących ludzi na granicy to też słyszałem co nieco. Brzmi jak plagiat marsylianki, jo. Siemanko, Jusus. Siemanko, słuchajcie, za chwilę o 9:00 tutaj nastąpi, kurde, zmiana dominującej narracji, słuchajcie. Zmiana dominującej narracji, ale to jeszcze mamy 4 minuty, więc do tego czasu spróbuję... No właśnie, dobrze mówi Domino, jak idziesz ze śmiechem wypychać migrantów, no to elegancka piosenka. Pa, 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 pa. A jeszcze nie ogarniam ten. Jeszcze mam... Dzięki Zocha za suba. Zauważyłem, widzisz? Widzisz? Ciekawe, czy zauważy. O, widzisz? Widzisz? Widzisz, jaka profeska? Widzisz, jaka profeska? Tylko nie wiem, czym było to powiadomienie. To był super chat? Czy co to było? Nie, to nie był super chat. Co to było? Zocha, co to było? Twitch, ale Twitch co? Bicy, tak? Bicy. Kurde, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ale tak, zauważyłem, bo mam sub na Twitchu. O, dziękuję, sub z Prime'em, dziękuję. Widzicie, jaka profeska? Tylko jeszcze muszę nauczyć się rozróżniać te rzeczy. Może dać im inne dźwiękowe te. Kurde, ostatnio robiliśmy teścik. Ostatnio robiliśmy teścik, Łukasz, z bitsami i było defaultowe powiadomienie, ale nie wiem czemu, bo mam ustawione nie defaultowe. Adam mówi, że jestem w głębi duszy jak generacja Z, wtórny analfabetyzm technologiczny, a to generacja Z cierpi na analfabetyzm technologiczny. Ja myślałem właśnie, że to jest tak, że generacja Z ogarnia te wszystkie Twitche i Discordy, a ja po prostu nie, bo jestem za stary i nigdy nie korzystałem z Twitcha i Discorda, bo jestem tym starym dziadem, który jeszcze ma Facebooka, no nie? Misza, z dobrych wieści, wczoraj w kilku miastach były protesty pro-abo i nawet byłem w Poznaniu, dzisiaj w Belgii zobaczyłem sticker pro-aborcji bez granic. Gen Z tylko TikToka umi? No może. Ty, no ale ten Sinatra, on tam śpiewa międzynarodówkę. Ten Sinatra, on tam międzynarodówkę śpiewa. Ale może nie słychać tego, że jest melodia międzynarodówki. Adam, milenialsi ogarniają technologię znacznie lepiej, bo my musieliśmy wszystkiego sami się nauczyć. Możliwe. Czyli my mieliśmy ciężko i wy też musicie.
Łukasz, słychać. Co słychać? Co słychać, Łukasz? Don Domino 13. W prawie międzynarodowym jest też, że... Ej, no i znowu jest ten defaultowy. W prawie międzynarodowym jest też... Kurczę, nie tak to powinno wyglądać. W prawie międzynarodowym jest też, że nie można dyskryminować uchodźców ze względu na pochodzenie etniczne czy wyznanie, a pamiętajmy, ile było gadania obcych kulturowo, co szturmują granice. No dokładnie. Kirej, no hej, właśnie czytam na Onecie, jaką kasę pisowcy sobie zarabiali w polskim radiu i od razu chcę się pracować w poniedziałek. No właśnie, Kirej, ja wczoraj już mówiłem o tym dzisiaj, że zauważyłem wczoraj na Twitterze taki take o tym, że skoro już skończyliśmy Bizancjum w mediach publicznych, to może teraz powinniśmy ujawnić zarobki obecnych pracowników mediów publicznych, którzy zaczęli tam pracę bez rekrutacji. Żebyśmy no, mogli zapobiec temu, że to Bizancjum w mediach publicznych znowu będzie, no nie? Siema Andrzej Downar. Punkowy cover warszawianki. Myślę, że na pewno gdzieś jest. Marysia, nie wiem, Wojtek, jeśli chodzi o technologię, to jest słabo. No nie mam nic na swoją obronę. Czy będą panele dyskusyjne z widzami na Discordzie? Myślę, że czemu nie? Myślę, że to jest dobry pomysł. O kurczę, dziewiąta, słuchajcie, dziewiąta. Dziewiąta, jest dziewiąta. Jest dziewiąta. A to oznacza, że dawać gościnie. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Coś tu nie bangla. Uwaga. Jak tam moje skille technologiczne? Ten pyta, czy numer Skype'a już ogarnięty. Właśnie, słuchajcie, w międzyczasie powiedzcie mi, czy bylibyście skłonni. Ja jeszcze nie wiem, jaki by to miało cel, no nie? Ale wczoraj dopiero ogarnąłem, że można zrobić coś takiego, że ktoś chyba kupuje, nie wiem za ile, numer telefonu do Skype'a. I można sobie zrobić tak, że można mieć numer telefonu przypisany do Skype'a i wtedy ludzie mogą sobie dzwonić. I na przykład ja mogę wtedy odbierać na Skype'ie i mogę rozmawiać sobie z ludźmi dzwoniącymi przez telefon do opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnej gilotyna. Marysia mówi, że chcemy, ja mogę iść na pierwszy ogień, to ci się odechce. No dobra, ale dzwonisz do opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym gilotyna, no nie? Jesteś na antenie i o czym rozmawiamy? Ja muszę zobaczyć, jak to robi ten, jak to robią rodaki kamraki. Oprócz tego, że jaszczur drze pizdę na ludzi. Jak w radiu, dokładnie. O czym? O jebaniu lipków. No, nie mówię nie. Bajas, a po co kupować specjalnie Skype'a, jak można siedzieć na telefonie na Discordzie za free po prostu? Ale wiesz, że nie wszyscy gilotyniarze, nie wszystkie osoby gilotyńskie są jakoś mocno discordowe, no nie? Więc czemu nie? Łukasz, z Marysią hejt na technologicznie wykluczonych. No dobra, ale to wtedy ktoś inny musi odbierać telefon, no nie? Rodaki, kamraty, takie szkło kontaktowe dla szurów. Słuchajcie, coś nam tutaj połączenie nie chce się połączyć. Więc będę śpiewał, nucił. Słuchajcie, do tej pory.
Bo ja myślę, wiecie, że to odbieranie telefonów to powinno być jakieś tematycznie. Albo jak w Hyde Parku, mówi Maciej Kwaśniewski, musisz, że zapraszasz gościa w Hyde Parku. I wtedy można zadzwonić, go zwyzywać. No to jest jakiś tematyczny ten, to jest jakiś tematyczny pomysł na to. Myślę, że spoko. Takie pytanie do gościa, no. Podoba mi się to. Ale czy myślicie, że to powinno być tylko gdzieś tam trzymające się tematu polskiej polityki i społeczeństwa, czy raczej powinniśmy na przykład wykraczać poza to? Na przykład zaprosić kogoś od piłki, kogoś od giereczek, kogoś od islandzkiej muzyki poważnej, kogoś od bułgarskiego jazzu i tak dalej. Dzięki Albinus za superczata. Aczkolwiek nie było powiadomienia, no nie? O superczacie. Kurwa, dlaczego? Dlaczego nie było powiadomienia o superczacie? Ja pierdolę. Nie umiem tego zrobić, żeby działało. Adam Kościela, o piłeczce, o giereczkach, o koszykówce. O, zajebiście. Pierwszy raz Albin na żywo, pozdro. I jeszcze raz dzięki za super czata. I kurde, dlaczego mi nie działają powiadomienia? O, IGE Ewę Smoleńską. O kurde, bez kitu roller. Roller bez kitu. O Boże. O Jezu. O kurde. Marysia Lam, twój technologiczny komentarz? Bo nie nadążam. Bo jestem technologicznie wykluczony. Marysia Malczewska. Chcę technologiczną rozmowę z tobą, klawiterem i Włodkiem naraz. Ale słuchaj, Marysia, no ja jestem za mało sławny, żeby zapraszać tak sławnych ludzi. Wiesz, to muszą być sławni ludzie, no. O. Siema z Brui. Pierwszy raz nazywo. Pozdro, wykrzyknik. O, działa, tylko z opóźnieniem. Kurde, patrzcie, no. Zadziałało, zajebiście. Znaczy nie zajebiście, bo... Mam czytać ze zrozumieniem? Kurwa. Zbychu, żadnej piłki, kurde. A jak to będzie piłka nożna z lewicowych pozycji? Tak jak kiedyś była w odcinku gilotynowym. O tym, jak polskie kluby piłkarskie przepalają publiczne pieniądze. A, dobra, że ty, Marysia, będziesz Włodkiem i klawiterem naraz. Rozumiem, dobra, patrz. Czytam ze zrozumieniem. Czytam ze zrozumieniem. Ania Nowicka, shit, zapomniałam o streamie. No Ania, Zbychu, żadnej piłki! No właśnie, raczej jebanie na piłkę. Słuchajcie, ja przypominam, że piłka nożna, to kiedyś było moje życie, a potem się obraziłem. Adam Kościelak, kiedyś z ziomkami chcieliśmy zrobić podcast o nazwie Lewy Sportowy. Fajny był numer magazynu Kontakt kiedyś o sporcie z lewicowych perspektyw. Fajny był kiedyś właśnie numer magazynu Kontakt. Z lewicowych perspektyw można też powiedzieć, że jest książka, że jest parę książek z lewicowych perspektyw, jak na przykład Futbonomia, która opowiada o tym, jak piłka nożna rujnuje ekonomię. Na przykład dowiedziałem się z tej książki. O, Zbychu, widzę już, że jak Mietczyński, to już od razu piłeczka może być, tak? Świetnie, Zbychu, świetnie. Słuchajcie, z książki Futbonomia dowiedziałem się kiedyś na przykład, że większość krajów, które organizują wielkie turnieje typu Mundial, Mistrzostwa Europy, głównie na tym traci, a nie zyskuje. Taka na przykład Brazylia nigdy się nie podniosła ekonomicznie po organizacji Mundialu i to, że to jest jakaś korzyść dla krajów organizacyjnych, to jest tylko jakaś taka
szeroko powtarzana opinia, która nie ma za bardzo pokrycia w rzeczywistości. I tyle. Ja chciałbym zobaczyć jakieś takie badania na temat tego, jak to wyglądało w Polsce związanego na temat organizacji Euro 2012 w Polsce. Tam pamiętam, że też takim dużym minusem organizacji turniejów jest to, że jak buduje się stadiony pod turnieje w miastach, to następuje taka, jak to się nazywa, jak miasto jest przekształcane, niby unowocześnione, gentryfikacja, dziękuję. Gentryfikacja podpowiedziała mi właśnie gościnie, z którą próbuję się połączyć. Bądź też gość, bo z tego co wiem, to zaimki takie i takie. Punkrock Polska. Znajomy robi kanał o 5 czy tam 6 lidze polskiej, jakieś klasy AB, to można oglądać. Czy to jest rzeźnik? Czy to jest rzeźnik od kartoflisk? Jak zwykle OBS się musiał zesrać. O, proszę do spróbowania. Słychać nas, ale nie widać. Siema Misza. Cześć. Słychać cię, ale cię nie widać. Poczekaj, a teraz... O, dobrze, już cię wrzucam i jedziemy. Hashtag jedziemy, Michał Rachoń, siemanko, jest z nami Misza z kolektywu Odnowa Lewicy. Siema Misza. Cześć. Co tam, jak tam poniedziałeczek? Piesek właśnie przyszedł się przywitać. Cześć piesek. Cześć piesek. Cześć piesek. Cześć piesek. O, jaki wstydzioszek. Musisz teraz, przepraszam, ale mieć genitalia na skinie. Przywitaj się ładnie. Cześć. Każdy poniedziałkowy piesek. Każda ten dzień musi być dobry. Dokładnie. Misza, jesteś tutaj z nami, żeby porozmawiać trochę o inicjatywie, która nazywa się Odnowa Lewicy. Dokładnie. Misza, może powiedz nam, na czym polega inicjatywa Odnowa Lewicy? Skąd się wzięła i co to w ogóle oznacza Odnowa Lewicy? Dzięki Adi za super czata. Łap na kawkę, żubrze. Powiem tak, zaczęło się w sumie od jakichś przemyśleń kilku osób już wcześniej, co się niedobrego dzieje na Lewicy. Chodzi o partię Nowa Lewica, która jest jakby tym komponentem niestety wiodącym w koalicji lewicowej. Nie jest i to pewnie jeszcze długo razem będzie. Wszyscy bolejemy. Ale chodzi o to, że w pewnym momencie Nowa Lewica zaczęła czuć troszeczkę chyba, że jakby się to u nas powiedziało ładnie, ma za dużo miodu w dupie. Przestała słuchać ludzi, zaczęła ich blokować. CCAM Żukowska. I tak na dobrą sprawę takim zapalnikiem całej inicjatywy stała się właśnie Anna Maria Żukowska. Anna Maria Żukowska, która ma długą tradycję obrywania u lewicowców, bo chociażby wcześniej na podcaście z błyskotliwą nazwą potrafiła mieć o sobie 2 czy 3 odcinki. Ale to był taki zapalnik, po prostu rozmawialiśmy z kilkoma osobami i takie, nie no, to co ona mówi o Palestynie, o Izraelu, no coś z tym trzeba zrobić. Bo troszeczkę lipa, jeżeli partia lewicowa pozwala swojej działaczce mówić publicznie tak okropne rzeczy i usprawiedliwiać ludobójstwo. I w zasadzie od tego się zaczęło. Plus, no też trzeba chyba dodać, że oprócz usprawiedliwiania ludobójstwa, no to tam była dosłownie dezinformacja, typu postowanie tych fajków o dzieciach w piekarniku, które zostały zdebunkowane nawet już przez samą stronę izraelską. My tutaj na streamach mieliśmy w grudniu takie powiedzenie, że jeśli chodzi o rozsiewanie izraelskiej propagandy, to posłanka Żukowska stara się być żółtsza od papieża. Więc ona zawsze miała jakby minusy u lewicowego, powiedzmy, komentariatu internetowego, ale faktycznie w kontekście tym izraelsko-palestyńskim te minusy chyba zaczęły się robić no trochę większe niż do tej pory, no nie?
Na tyle, że nie dało się tego przemilczeć. Po prostu w kilka osób się zgadaliśmy, stwierdziliśmy, że coś z tym trzeba zrobić. No i zaczęliśmy działać, stworzyliśmy petycję o po prostu konsekwencje dla Żukowskiej. Statut partii Nowa Lewica ma kilka kar w zanadrzu dla takiej osoby. Wybraliśmy ten kaliber, który wydał nam się najbardziej odpowiedni, czyli usunięcie. Zwyczajnie z partii zawieszenie do czasu wyjaśnienia we wszystkich funkcjach. Ale myślisz, że to w ogóle jest możliwe? Że to ma szansę dojść do skutku? Czy bardziej wasze podejście jest takie, że nie wierzymy, że da się usunąć posłankę z partii, zwłaszcza, że jest wysoko postawioną posłanką w partii, ale w ten sposób chcemy doprowadzić do nagłaśniania tematu? Powiem tak, gdybyśmy nie wierzyli, że cokolwiek jesteśmy w stanie zrobić, to nie wiem, czy byśmy zaczynali. No, oczywiście, że jest to kropla w morzu, jeżeli chodzi o głosy lewicy, tak na skalę ogólnopolską, w skali warszawskiej tych podpisów troszeczkę to już się inaczej skaluje. Ale Żukowska to jest taki zapalnik, to jest teraz taki główny temat, który zdominował, ale chcemy w ogóle rozpocząć taką dyskusję o tym, jak w ogóle Nowa Lewica odnosi się do swojego elektoratu, jak w ogóle rozmawia z nami, jak nas traktuje też, jeżeli chodzi o dobór kandydatów, bo to, co się działo odnośnie teraz wyborów, odnośnie kandydatów gdzieś tam też koalicyjnych, no to pokazuje, że partie nie chcą rozmawiać z ludźmi, partie wolą gdzieś tam w swoim gronie, a potem dzieją się takie rzeczy, że się bierze bardzo dziwnych ludzi na swoje listy, potem ich trzeba odwoływać. A co się działo? Co się działo odnośnie wyborów? Może byśmy kogoś takiego jako Lewica wzięli na listy Litewka. O, Litewka to jest jedno, że nikt wcześniej tego nie zbadał, tej żona podpowiada z OFU. Ale była taka jedna osoba, teraz sobie nazwiska nie przypomnę, którą trzeba było na szybko z listy wysiudać. Tak, już wiem. Hartman. Hartman, no właśnie. Że jest to osoba, która gdzieś ma znane nazwisko, gdzieś tam zasłynęła jako lewak, dlatego że nie jest aż takim faszolem może, więc trzeba ją przykleić jako, że to jest lewak. No i takiego Hartmana nikt nie zweryfikował, w końcu to znane nazwisko. Kto by się tym no przejmował? Tak, no tak. Albo to była chyba ta kobieta z PSL-u, co zaczęła popierać Rosję i przepraszać Putina. Było. Mateusz pisze, bardzo dobrze, że go wywalili. Dzień dobry, Mateusz. No tak, i jak wam idzie w twojej ocenie? Idzie nam, myślę, biorąc pod uwagę liczbę podpisów i zaangażowanie pod wpisami Żukowskiej czy Lewicy, bardzo dobrze, dlatego że pod dużą ilością wpisów Żukowskiej, o ile wszystkich nie pobanowała dywanowo, czy ogólnie jeżeli chodzi gdzieś o wpisy Lewicy, o wpisy niektórych polityków, jest to zauważalna część komentarzy właśnie mówiąca o Palestynie, przypominająca o ludobójstwie w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu i o tym, że ich jedna z szefowych to otwarcie popiera. Także cały czas to się dzieje, mimo tego, że Żukowska, Czarzasty banują, to cały czas ludzie o tym przypominają, więc cieszę się, że jest ten element, ta świadomość społeczna się szerzy. Czy możesz mi, Misza, podrzucić link do petycji tam na czacie, to ja go wrzucę od razu na czacie streamowym, bo tu jest prośba, żeby podrzucić. Już, akcja demokracji. Bo na akcji demokracji. Też mieliśmy śmieszne przygody po drodze z tą petycją, to mogę za chwilkę opowiedzieć. Jak najbardziej. O, jest. Cyk. I na ten moment, jak patrzę, no, podpisów mamy 7036. To jest przyzwoity wynik jak na petycję w internecie. To prawda, Zwłaszcza, to prawda. W pewnym momencie potrafiło nam przybyć tak po 1000 na dobę. Mieliśmy taki ruch swego czasu. A no właśnie, i co tam z tymi przygodami? Bo ja pamiętam też, że ta petycja... Tak. Misza, chyba znikłaś. Nie znikłaś, dobrze. Już chyba jest, no nie? Już jest, dobra. W pewnym momencie po prostu, kiedy zrobiło się trochę głośniej dookoła tej petycji w kręgach lewicowych,
Tak się śmiesznie zbiegło, że nasza petycja zniknęła, została zdjęta z powodów regulaminowych, naruszeń i tak dalej. Po prostu ludzie nam od razu zaalarmowali, ej, petycja wam nie działa, jest napisane, że coś naruszyliście. I wyjaśnienie tego potrwało za 2-3 godziny. Do tej pory nie wiemy tak naprawdę, co się stało, tylko dostaliśmy lakoniczny komunikat na maila o tym, że no, trzeba weryfikować, co się dzieje. Więc nasza petycja została na chwilę zdjęta. Aczkolwiek zrobił się też ruch wtedy pod wpisami naszej demokracji, że ej, jeżeli to jest próba cenzury, to troszeczkę nie fajen. Widziałam, że też pojawiały się głosy po tej bardziej liberalnej stronie internetu, że ej, akcja demokracja, zła petycja, usuńcie ją. To nie wiem, czy Liberski nie pisał, albo któryś z tych panów w koszulach, co ładnie wyglądają na Twitterze, ale ich wpis już mniej. A to też jest ciekawe, że bardzo wielu jakichś takich, bardzo wiele jakichś takich osób, włącznie z Tomkiem Lisem na czele, które narzekały na lewicę całe życie i mówiły, że głosowałyby na lewicę, gdyby tylko miała twarz, nie wiem, Leszka Millera, to nagle zaczęło im się podobać te ruchy polityków lewicy, czy tej konkretnej polityczki lewicy, które sprowadzały się do negowania ludobójstwa w Gazie, no nie? Tak, no i tam też napisaliśmy od razu w mailu, że słuchajcie, dzieje się tak i tak, że po prostu jeżeli będziecie chcieć cokolwiek zrobić, to skonsultujcie to z nami, skonsultujcie, jakie są w ogóle powody, że ta petycja powstała. Na szczęście petycja jest dalej, czyli tak jak przypuszczaliśmy, musiał to być jakiś błąd techniczny zwyczajnie. To się zdarza, jeśli administruje ilomaś petycjami i taką stroną. No tak, tak samo mówiła zrzutka w kwestii zrzutek Grzegorza Brauna. To pewnie też był błąd, że jednak mimo naruszeń regulaminu wypłacono mu te pieniądze. Po prostu błąd techniczny. Serio? Nie mówili tak, ale tam było tak, że najpierw te zrzutki były zablokowane, a potem były odblokowane i dostał cały hajs. Czyli generalnie publiczny antysemityzm przy użyciu gaśnicy okazał się bardzo opłacalnym biznesem. Ale to tak swoją drogą. No a dla porównania, u nas ludzie muszą się wypowiadać nieraz anonimowo, jak o czymś opowiadają, bo się boją reperkusji gdzieś tam po sądach. Żeby nie było, że one się umacniają jeszcze w swoich przekonaniach, jak gdzieś się ciągną sprawy za protesty. No właśnie, a propos... Nie, zupełnie nie a propos, ale... Powiedz mi, czy próbowaliście z tą tę petycję nagłaśniać za pośrednictwem jakichś mediów, większych, mniejszych i z jakim skutkiem? Próbowaliśmy, pisaliśmy do kilku redakcji i nie ma w ogóle żadnego odzewu. Totalnie nic, czy to gdzieś wylądowało w spamie w przeczytanych, nie wiem. Próbowaliśmy pisać, nagłaśniać, tak żeby też inni widzieli, że piszemy do tych redakcji. No ale niestety tematu nikt nie podjął i to były redakcje takie, które uważa się za lewackie, bo to krytyka polityczna, bo to Okopres, no ale może im się zwyczajnie nie opłaca po prostu ruszanie tematu Anny Marii Żukowskiej i ludobójstwa w Strefie Gazy. Może, z drugiej strony, jak sobie wiesz, tak myślę o tym, to kurde, byłoby to dość klikalne. Byłoby, ale wtedy rzeczywiście lewica mogłaby stwierdzić, że zaczęło jej się palić pod ogonem i musieliby coś zrobić. No przecież do krytyki politycznej pisze Maciej Gdula, więc... O Boże, on. No właśnie, więc może w tym sensie byłoby to dla nich, no może nie tyle nieopłacalne, co niewygodne po prostu w jakiś sposób, no nie? Gdula, czyli gościu, którego po prostu pokonała uczciwie Gosek Popiołek, po czym i tak dostał stołek wiceministra, bo coś trzeba było dać swojemu. I o takich między innymi rzeczach mówimy. I chcemy mówić w przyszłości, jak może sprawa Żukowskiej się trochę gdzieś zacznie w innych kręgach. Może niedługo wreszcie uda się ruszyć z kopyta ogólnie z odnową lewicy, żeby ona była dla tego elektoratu, a nie dla stołków w partii. Ale właśnie to, że Gdula był po prostu bardzo salty odnośnie tego, że nie udało mu się dostać, że Gosek Popiół po prostu była lepsza. Miała lepszą kampanię, lepiej trafiła do ludzi, a i ten go wypchnięto gdzieś tam tylnymi drzwiami. No uważam, tak. Że i nie tylko ja uważam, że to jest po prostu nieuczciwe wobec wyborców. Jest to nieuczciwe też ze względu na to, że
No mówię, tutaj znowu mamy osobę z partii Razem, która gdzieś tam przepadła. A macie jakieś pomysły na to tak bardziej długofalowo, co powinno się zmienić, co można by zmienić? Bo generalnie ja to mam przede wszystkim takie, że Czarzasty musi odejść, no nie? Jesteśmy podobnego zdania. Powiem tak, czy nie mam jakiegoś wielkiego, długofalowego planu władzy nad lewicą, światem? Staramy Trudno. Się raczej póki co na razie sygnalizować pewne rzeczy, pewne nieprawidłowości, które my widzimy. Być może z czasem uda się złapać kontakt z ludźmi samej lewicy, z młodzieżówek, którzy gdzieś tam też doświadczyli jakiejś niesprawiedliwości, bo są takie osoby, z którymi gdzieś tam prywatnie rozmawiamy, ja rozmawiam, które opowiadają o nieprawidłowościach, które doświadczyły, o tym, że pewne mechanizmy nie zadziały, albo wprost o faworyzacji. No ale mówię, to póki co są to sprawy gdzieś anonimowe, może kiedy te osoby poczują się bezpieczniej, bo to ich bezpieczeństwo jest tutaj ważne, ich komfort, może gdzieś na tym polu ruszymy. Ale w przyszłości też chcę właśnie opowiadać o tym, jak lewica powinna wyglądać, jak powinno to wyglądać też ze strony kontaktu z elektoratem, że to nie jest tak, że wystarczy właśnie zbanować, po prostu przewodniczący partii banują ludzi i odcinają się całkowicie, bo to jest antydziałanie. Przepraszam, nie jesteśmy silniczkami. Jeszcze. No tak. Aczkolwiek powiem ci, że z tym banowaniem na Twitterze, to z drugiej strony ja w ogóle jestem trochę zirytowany tym, że polska polityka aż w takim stopniu dzieje się na Twitterze, ale to już bardziej dotyczy jakichś oficjalnych instytucji niż pojedynczych polityków. I tego, że na przykład, że polska polityka doszła do miejsca, w której prezydent i premier kłócą się na Twitterze, no nie? No ale tak jak mówię, to już szersza kwestia. Natomiast co do niektórych działań lewicy, na przykład Żukowskiej odnośnie Palestyny i Izraela, no to się w pełni zgadzam, że też mi się nie podoba. Jestem raczej zawiedziony tym i nie chciałbym, żeby lewicowa polityczka odwalała takie rzeczy. Mniej więcej rok temu sam nagrywałem chyba film o tym, po tym jak posłanka Żukowska postulowała zasadniczą służbę wojskową i dzielenie obywateli. Obywatele i obywatele, tak. Nie! I obywatele przez duże O i obywatele przez małe O. I dzielni Ukraińcy i tchórzliwi Polacy. Natomiast to nie jest jedyna rzecz, którą jestem zawiedziony. Bo być zawiedzionym to mój stan domyślny. I myślę, że możemy teraz trochę pogadać sobie o wczorajszych protestach. Właśnie. Dlaczego polityka dzieje się na Twitterze, a nie dzieje się na ulicy? Bo jest, kurde, minus 15 stopni. Bo jest minus 15 stopni i ta frekwencja chyba nie była jakaś powalająca wczoraj, no nie? Tak, słowem wprowadzenia wczoraj był 7 stycznia, czyli 31. rocznica wprowadzenia z aborcji de facto. Nie nazywajmy tego kompromisem, to jest zakaz aborcji z trzema, jeszcze raz, z dwoma wyjątkami. Kompromitacją ewentualnie możemy to nazywać. Jak? Kompromitacją. Tak, kompromitacją. No w każdym razie. Były te protesty w kilku miastach, takich większych, bo to był Sosnowiec, to był Szczecin, Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Mam nadzieję, że tego miasta tam nie ominęłam z rozpędu. W każdym razie protesty były tak zainicjowane przez Aborcyjny Dream Team, przez Komitet Legalnej Aborcji Bez Kompromisów, Brutus, przestań spożywać randomowe rzeczy z podłogi. Dziękuję. Pozdro, Brutus. Tak, po prostu druga pancia wyszła do pracy i teraz Brutus próbuje znaleźć swoje miejsce na ziemi. No, w każdym razie na tych protestach było przede wszystkim zimno, bo nam się rozpadł wir polarny na dwie części, wskutek czego naukowe wyjaśnienie pidzi. Także u nas to było, dziennikarz WTK naliczył około 50 osób, nie wiem, byłam zbyt zajęta robieniem innych rzeczy niż liczeniem osób. W Szczecinie to było tylko kilkanaście osób. Widziałam, że w Warszawie była fajniejsza frekwencja, w Krakowie i w Warszawie były lokalne samby. Także też przy okazji te rytmy oporu rozgrzewały ludzi. A co do innych miast nie wiem, bo nie było nigdzie relacji. No to właśnie. Jest właśnie to.
Były protesty, po czym ja grzebie wczoraj robię prasówkę, po tym jak już zdążyłam względnie odtajeć. Robię prasówkę sobie, patrzę co się dzieje. I nie ma relacji takie, co jest do diabła. Przecież kiedyś te protesty to wyborcze na pierwszą stronę wpychało, że jutro spotykamy się tutaj, jutro spotykamy się ponownie, inne media pisały. A teraz znaleźć coś takiego to nawet nie ze świecą w ręku. Czy myślisz, że wiąże się to z tym, że przed wyborami protesty proaborcyjne, czy manifestacje proaborcyjne były również antypisowskie i dlatego tym wolnym mediom bardziej chciało się o tym pisać, mówić? Myślę, że najprawdopodobniej tak. Zresztą od jakiegoś czasu podejmuję, tam staram się podejmować temat pewnego embarga informacyjnego w ogóle na jakiekolwiek protesty. Na przykład my w Poznaniu mieliśmy tam, w sumie to chyba Poznań pierwszy ogłosił te protesty, takie malutkie, symboliczne, 13 grudnia właśnie, w dniu zaprzysiężenia rządu. Odnośnie tego, że Hołownia nie chce się spotkać z aborcyjnym Dream Teamem. Dzisiaj mija tak. 55 dzień, od kiedy prawniczki ProAbo i aborcyjny Dream Team poprosiły o spotkanie z marszałkiem Hołownią. I w tym temacie był protest w Poznaniu. Dzień wcześniej odbył się protest we Wrocławiu. Więc to były takie pierwsze protesty. A jednocześnie w międzyczasie marszałek Hołownia udzielał wywiadu, w którym mówił, że jak ktoś ma pomysły na rozwiązanie kwestii aborcyjnych, to proszę ze mną porozmawiać, ja się chętnie spotkam. Szymon, ty na rządzie płciowy, zobacz na biurko. Szymon, ty pało. Nie wiem, za co teraz YouTube banuje, bo to YouTube, właśnie. Ja też jeszcze nie wiem, jeszcze mnie chyba nie zbanował, ja chyba jeszcze, a raczej dużo przeklinam na swoich streamach, więc no cóż, zobaczymy kiedyś. No, to znaczy tak, było trochę mediów u nas, przynajmniej w Poznaniu. WTK e-Poznań, no, były bardzo nieprzychylne, przynajmniej ta redakcja e-Poznania, która napisała, że krótka demonstracja, tłumów nie było, zresztą w rozmowie na boku też bardzo cisnęli o te frekwencje, bo przecież tu kiedyś to było 10 tysięcy ludzi. Ja takie, no ja wiem, że było 10 tysięcy ludzi, teraz jest 50, no tak. Kropla drąży skałę. Ja tu nie będę żadnej z tych osób rozliczać, z tych, które przyszły, te, które nie przyszły. Ja się cieszę, że ci ludzie przyszli i od czegoś trzeba zacząć, nie rozpędzajmy się. Tamte protesty też nie zaczynały się od razu, od 10 tysięcy, no halo. No tak. Dlatego, że przed ogłoszeniem wyroku były też mniejsze happeningi i akcje. Aczkolwiek jak było to ogłoszenie wyroku w 20, to chyba jeszcze tego samego dnia w Warszawie był taki od razu duży, duży spontaniczny wjazd na Żoliborz i od tego się chyba zaczęło wtedy. W Poznaniu też był spontaniczny, duży protest, aczkolwiek wydaje mi się, że mniejszy niż w następnych dniach. Zresztą to organizował kolektyw Pyra, do którego przynależę. Myśmy zrobili po prostu wydarzenie, bo tak siedzimy, słuchamy tego wyroku, siedzimy, co ta Przyłębska pierdzieli. I tak mówimy do siebie, ty to robimy wydarzenie, no robimy wydarzenie. Zrobiliśmy wydarzenie, ludzie przyszli. No, wtedy jakoś to tak poszło spontanicznie. Aczkolwiek, powiem ci, że jak tak patrzę na to w kontekście wyborów tych ostatnich i na dużą frekwencję wtedy i niską frekwencję teraz, to mam taką smutną konstatację, że może faktycznie bardzo wiele z tych osób, które wtedy do tych wyborów, w tych demonstracjach uczestniczyły, może faktycznie one miały takie poczucie, że to jest bardziej antypis niż proaborcja, bo to też pokazał wynik wyborów, no nie? No niestety, to znaczy dlatego, że też w wielu miejscach ten przekaz typowo siostrzeński proabo bardzo szybko zaniknął na dobrą sprawę. Rada konsultacyjna, Lumio wręcz, czytanie przemówień panów z PO, relacji ludzi z tego okresu jest całkiem sporo. Jest tekst osoby ze Stop Bzdurą już byłego na codzienniku feministycznym o tym właśnie, że zamieniło się to w demo z gatunku Catcher Wave. I myśmy, pamiętam, że w Poznaniu też mieli takie przejścia, że jak już się udało odzyskać te protesty z rąk kodziarzy, którzy sobie to próbowali zawłaszczyć na amen, to być może było trochę za późno. Właśnie w sensie ten pierwszy tydzień był decydujący, a potem to już się wszystko rozleciało. Tutaj Adam wspomina właśnie o Cypisie puszczanym z głośników, że jebać PiS
Ja pamiętam to dziwne uczucie, jak była taka sprawa w którymś mniejszym polskim mieście, nie pamiętam już jak się, co to było za miasto, że odnaleziono płód gdzieś w kanalizacji i zostało... Kilka tego było spraw. Kilka, tak, ale ja pamiętam właśnie jedną szczególnie, taką, w której tam postawiono na nogi miejscową policję z tego powodu. I miałem takie, myślę sobie, a sprawdzę co tam, ogólnopolski strajk kobiet, pewnie już coś robi w temacie. I w tym momencie na social mediach ogólnopolskiego strajku kobiet leciała konferencja z Michałem Bonim i z tatą Maty na temat praworządności i konstytucji, no nie, i tak wow, ja mogłeś sprawdzić na OSK, ja żeby sprawdzić cokolwiek na OSK muszę się tak kombinować i wchodzić przez jakieś tryby prywatne. Nie jesteśmy tacy sami. Ja już na niektórych social mediach też. Mamy bana po tym właśnie, jak na Lumio ukazały się te najważniejsze postulaty z ulicy, po czym zabrakło aborcji na żądanie i wszyscy pisali, gdzie jest aborcja na żądanie. Tutaj i też jest masowe banowanie. Tutaj też pada taka diagnoza na czacie, widzę, że Marta Lempart zawłaszczyła ruch i że wszystko zmarło i że wszystko zmarło, jak były protesty tydzień w tydzień, a potem OSK ogłosił, że w jednym tygodniu protestów nie będzie, bo jest WOŚP. O Boże, pamiętam, a najlepsze jest to, że Poznań wtedy powiedział, że lol, el mao, nie? I przyszliśmy. Zauważ, że WOŚP owsiak wtedy powiedział, że on nie popiera aborcji na pstryknięcie. To już w ogóle było naplucie w twarz chamskie. No. Z każdej strony, po prostu it's raining men. Ja cię pierdzielę, to było straszne. To już było po ogłoszeniu wyroku, mi się wydaje, albo tuż przed. Ale właśnie, może te wybory pokazały, że polskie społeczeństwo ma gdzieś temat aborcji i że temat aborcji nie jest dla niego tak ważny, jakbyśmy sobie wszyscy na tej przeklętej lewicy życzyli, no nie? Powiem tak, no skąd się te protesty początkowo wzięły? Zapalnikiem była sprawa aborcji. Mobilizację zawdzięczamy kobietom, osobom z macicami, zawdzięczamy to osobom LGBT+. I na dobrą sprawę, gdyby nie ta mobilizacja właśnie w tych grupach, to rządziłby PiS z Konfederacją i tak wynika nawet z badań. Po prostu największe poparcie dla strony demokratycznej jest od strony, tutaj binarnie badanie poszło, więc kobiety to wybrałyby tak, 260 mandatów dla koalicji demokratycznej, a gdyby sami faceci głosowali, to rządziłby twardo PiS z Konfederacją. No tak, tylko że właśnie w tej koalicji demokratycznej to jeszcze bardzo dużo osób, niezależnie od płci, zagłosowało na tą trzecią drogę. No. Tak, dużo osób dało się nabrać po prostu na efekt świeżości, bo jest to coś nowego. Już nagle nie było PSL-u, który się kompromitował raz za razem, a i tak zawsze tym Finstenem, przepraszam, Brutus, dostawał się do Sejmu. Więc trochę efekt świeżości. No i tak, bo miała twarz Hołowni, no nie? Trzecia droga. I dużo to zrobiły obietnice odnośnie na przykład dobrowolnego ZUS-u. Na tym ujechali kawałek. Za które, co jest śmieszne i pokazuje, gdzie w ogóle jesteśmy, za które to obietnice teraz trzecią drogę próbuje rozliczać Konfederacja, no nie? Tak. Ja pamiętam zresztą, jak gdzieś spotykałam Hołownia, że to właśnie było, że o, socjal zły i trzeba pomóc przedsiębiorcom, zabrać niepracującym 500+, dać przedsiębiorcom dobrowolne składki, ulgi dla informatyków, właśnie tacy ludzie głosowali w dużej mierze. Ja też chyba mówiłem o tym gdzieś na YouTubie, że komiczne jest to, że mamy takiego Szymona Hołownię, który jest twarzą zmiany, po pierwsze, a po drugie wygrywa w rankingach zaufania, będąc chłopem, który po pierwsze nie chce legalnej aborcji, a po drugie chce jeszcze odbierać, dosłownie wyartykułował taki postulat, zasiłki samotnym, bezrobotnym matkom, no nie? Tym swoim postulatem o tym, że 800+ tylko dla pracujących. To jest coś okropnego i wykluczającego. Ja nie, w ogóle nie kupuję gadania, że coś tam kindergarten, do diabła nie jesteśmy w Niemczech. Ja jestem z regionu, w którym to 500+ naprawdę powyciągało ludzi ze złej sytuacji materialnej i dlatego u nas to poparcie dla PiS-u było też takie duże.
Bo jak z jednej strony słyszeli, że jest, to są leniami, nierobami, roszczeniowcami, a pracę, gdzie można było dostać, to standardowo 50 km dalej albo w Niemczech. Trzeba było dojeżdżać, dalej trzeba dojeżdżać. No to czemu się dziwić, że ludzie zagłosowali na opcję, która przerzuciła im trochę godności? No. Co innego, że w tej niefajnej otoczce, no ale często słyszą, że to są jacy są, no ale boję się, że tamci nam zabiorą, tamci przyjdą znowu z Balcerowiczem. No tak, tak, tak. Myślę, że trochę będziemy mieli takiego Balcerowicza w tej kadencji, mimo że mamy teraz tego ministra finansów, który... A to jest zaskoczenie. Domański jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, póki co na plus. No, jak chyba dla większości ludzi po tej lewej stronie. Chyba zaraz go wypierdzielą z tego KO. Jeszcze wczoraj na proteście przypomniało mi się, przyszła posłanka Kierzek-Koperska. Oczywiście WTK musiało, najpierw media musiały polecieć do niej, bo halo, ja jestem posłanką, ja mam do powiedzenia rzecz trademark. I ona przyszła się kłócić przed kamerami o tym, że oni to będą procedować i jeszcze wyskoczyła z takim tekstem. Są tylko gdzieś urywki tych rozmów naszych z protestów wczorajszych, ale że kto niby to... ten projekt dał, czyli to niby projekt jest, taki lekceważący tonem. Ja mówię, no, z strony społecznej. I między innymi złożyła to lewica w imieniu strony społecznej. Co społecznej? Donald... Jakiej społecznej? Co społecznej? Jakiej społecznej? Tak, tylko Donald Tusk. No i oburzona, że co to w ogóle za ustawa, oni robią swoją. I ja mówię, no ale po co robić swoją ustawę, bo co ten Tusk się na swoją ustawę uparł, jak jest na stole. Ustawa ratunkowa? Do legalnej aborcji. Proszę bardzo, głosujemy, nie głosujemy. Przestańcie trzymać to w zamrażalce, bo te ustawy utknęły na długo w opiniowaniu. Nie wiadomo, co się teraz z nimi dzieje, bo ten proces nie jest transparentny. Nie jest to wystarczająco aktualizowane. Ale jeżeli przypuszczać, że od czasu ostatniego update'a wszystko już jest zrobione, to w takim razie Hołownia trzyma to w zamrażalce. Które miało nie być. Tak, kolejna rzecz. Posłanka Kierzek-Koperska wczoraj wyskoczyła z tekstem, że oni to w tym tygodniu mają komisję parlamentarną kobiet i coś tam. Ja mówię, dobrze, a kto jest teraz przewodniczącym? Tak z ciekawości. Po czym ona przed kamerami mediów, o, muszę sprawdzić. Kobita, ty jesteś w komisji, ty się nią chwalisz publicznie, poczyniesz się z przewodniczącą? No frela, ja cię tupię, no. Ja mówię, dobra, nieważne, chodzi o to, czy na tę komisję można zaprosić osoby z zewnątrz? Można. Mówię, to proszę bardzo, zaproście Kamilę Ferenc-Swedery, zaproście Natalię Broniarczyk, zaproście Justynę Wydrzyńską. Tyle osób możecie tam z Warszawy choćby samej zaprosić. Zwłaszcza, że one się aktywnie o to upominają, no nie? To nie jest tak, że jeszcze trzeba do nich iść. To będzie bardzo mile widziane w środowisku, jeżeli ktoś może włączy nas jednak w proces decyzyjny, zwłaszcza jeżeli wy chcecie kombinować nad kolejną ustawą. I Kierzek-Koperska zaczęła, że ona, wiesz, to ważna sprawa. Le, teraz to mają budżet i Duda to nam uwali cały Sejm, bo budżet. Ja mówię, dobrze, bardzo, bardzo fajnie, ale to nie jest sprawa ze wczoraj, ta ustawa, ona leży od 13 listopada. I budżet jakby to jest wasza sprawa. To jest wasza sprawa, ten budżet w tym momencie. Wy to macie ogarnąć, a ustawa leży. Odwróćcie ją i przywróćcie. Zwłaszcza, że Szymonek pierwszy co numer druku nadał ustawie stop LGBT, bo ona wróci. To jest ta zasada, że trzeba kontynuować proces z poprzedniej kadencji, ten społeczny, jak okay. się go okay. nie skończyło. Zasada dyskontynuacji jakoś tak. Także ogólnie Kierzek-Koperska na odchodne jeszcze, tutaj piesek jest po prostu za mną i domaga się głasków. I Kierzek-Koperska usłyszała od nas na sam koniec, przed kamerami, że teraz każda śmierć kobiety na porodówce czy na patologii ciąży, każda tragedia związana z brakiem dostępu do aborcji jest na ich konto. I nie ma, że PiS tkaczor dyktator. To jest na ich konto i potem je tak jakoś uciekła. Kolejna rzecz, którą słyszymy, to, że przecież jest Duda i to zawetuje. Przepraszam, jak będzie Hołownia prezydentem, to nam nie zawetuje. Jak będzie Trzaskowski prezydentem, nam nie zawetuje. I tak wczoraj doszłyśmy z żoną do konkluzji, że jeżeli w takim razie żaden Sejm nie jest w stanie tego przepchnąć i żaden prezydent w stanie nie jest tego przepchnąć, to chyba trzeba po prostu cały ten system rozmontować rękami obywatelek. Bo jeżeli to jest system, który nie realizuje naszych praw, nie chce ich realizować, zasłania się, twierdzi, że niezależnie od prezydenta rządu, niezależnie od składu Sejmu nie jest w stanie nam tego zapewnić, to po prostu trzeba całą tę budę im rozpierdzielić. No po prostu.
Jest to system, który dba tylko o część ludzi, więc po co mamy go trzymać? Czy mamy jak to zrobić? Jak to zrobić? Słyszałam, że YouTube potrafi wywalić konto za takie rzeczy. Okej, okay. Jest możliwe. Jest tak, możliwe, tak, bo social media w ogóle nie lubią tematów drażliwych społecznie, kontrowersyjnych, no nie? Tak, ale te zapowiedziały i my też zapowiadamy, że jeżeli dalej będziemy ignorowane, to będziemy dalej przychodzić. Będziemy dalej przychodzić, będziemy przychodzić coraz liczniej i zaraz przestaniemy być grzeczne. Zaraz przestaniemy grzecznie mówić o tym, że ej, bo leży tam ustawa. My w 2020 roku naprawdę pokazałyśmy i myślę, że też nie pokazałyśmy wszystkiego, że potrafimy być niemiłe. I oni nie chcą doświadczyć tego, co doświadczył od nas PiS. Naprawdę. Ale myślisz, a to nie jest tak. Myślisz, że myślisz, że da się zmobilizować porównywalne tłumy prędzej czy później przy tej władzy? I przy jej jakby przy jej zupełnie innym wizerunku w mediach? Bardziej później niż prędzej, aczkolwiek nie powiedziałabym, że takie później, dlatego że mija zaraz te 100 dni, od kiedy jest nowy rząd, może nie takie zaraz, bo jeszcze jakoś połowa tego czasu, ale zaraz wybory samorządowe, zaraz wybory do Parlamentu Europejskiego, zaraz zacznie się właśnie to 100 dni rozliczanie tych obietnic, zaraz pojawi się znowu temat związków partnerskich, równości małżeńskiej i po tych 100 dniach, myślę, skończy się ten miesiąc miodowy, zwłaszcza, że są już zapowiedzi, że Lewica ma stracić podmiotowość na rzecz właśnie wspólnej listy. No tak, chociaż to też, wiesz, w wyborach samorządowych to trochę bardziej skomplikowana kwestia niż w tych wyborach ogólnopolskich. I też przede wszystkim to, że jest Bizancjum. Samorządy to jest totalne Bizancjum i szczerze, jeżeli Lewica chce wystawić kolejnego SLD-owca albo skompromitowanego polityka w Poznaniu typu Tomasz Lewandowski, to powodzenia. U nas wszelkie komitety społeczne, te takie większe, bardziej znaczące, są od kant dupy potłuc po prostu. Dlatego, że one głosują i tak ramię w ramię z Jaśkowiakiem. U nas zresztą te osoby z komitetu społecznego potrafiły być przeciwko zmianie nazwy Jana Pawła, parku na Jana Pawła II na Widzie. Tutaj, także tyle się słuchają społeczeństwa. Tutaj ciekawy komentarz Łukasza na czacie. Moja lib znajoma jeszcze się pewnie nie otrząsnęła z przeklinania na protestach pro ABO. Jak będą na dodatek przeciwko Platformie, to na pewno się nie pojawi i nie ona jedna. No niestety to, bo właśnie straciliśmy gdzieś na samym początku ten przekaz bardzo szybko. W dobrej wierze włączaliśmy w te protesty inne grupy. To cynicznie wykorzystały, że właśnie jebać PiS, że właśnie przeciwko PiSowi przychodziły tam strajki przedsiębiorców. I proszę nie przeklinać, proszę śpiewać mury. Tak, proszę nie przeklinać, gdzie mury są, gdzie zapomniano po prostu o tym fragmencie, gdzie to sam ten nasz największy wróg, a śpiewak właśnie był sam. A mury rosły, gdzieś o tym zapominaliśmy. No. Także myślę, że trzeba będzie troszeczkę od nowa zbudować tę narrację. Trzeba będzie przede wszystkim znowu tytanicznej pracy u dołu. I cieszę się, że historie, które się dzieją dookoła aborcji, dalej są też nagłaśniane, bo to pokazuje, że to nie jest tak, że przyszedł Donald Tusk i to się wszystko skończyło. Nie. Dalej są aborcje organizowane za granicą. Dalej trzeba gdzieś cisnąć szpitale. Dalej trzeba to kontrolować, więc tak na dobrą sprawę nie zmieniło się nic poza gębą, która bierze pieniądze u władzy. I fundusz kościelny. Tak, fundusz kościelny to jest kolejna rzecz. I powiem tak, zdziwiłam się, że nawet gdzieś tam w tym lipkowym środowisku się zrobiło gorąco w pewnym momencie, że ej, ten fundusz kościelny to miał być zlikwidowany i co jest? Dlaczego jest jeszcze więcej pieniędzy? No. To także jest trochę jest zaskoczeń w tej kadencji na początku, więc nie stawiam na niczym kreski. Może być ciekawie, zwłaszcza z naszą ustawą budżetową w Trybunale Konstytucyjnym. Czy wiesz, no trochę się zmieniło na zasadzie jakichś rzeczy, które wydają się takim niezbędnym minimum, typu może pojawić się para gejów w telewizji śniadaniowej TVP, może pojawić się tam tęczowa flaga i to jest okej, no nie? I raczej TVP nie będzie teraz szczuło na mniejszości, nie licząc mniejszości etnicznych w postaci migrantów, no.
No to jest to, ja myślę, że dla wielu osób queerowych to już jest spora zmiana, że nagle w TVP nie jesteśmy wrogiem numer jeden. Też to było trochę odświeżające, aż porozmawiać z TVP Info wczoraj po protestach. Widziałam, że ludzie podchodzili, już nie było, że o, media rządowe, bla, bla, bla. Że te relacje TVP Info z protestów były naprawdę fajne, rzetelne, w miarę, na ile mogły być. Zwłaszcza, że tam widziałam dosyć dziennikarza, chyba jednak początkujący troszeczkę. Ale jest jakaś zmiana, tylko myślę, że to też nie wystarczy ludziom na długo, bo myślę, że ludzie po jakimś czasie, jak się właśnie ten miesiąc miodowy skończy, to takie, ej, no... No słuchajcie, słuchajcie, jednak troszeczkę za mało. Teraz pewnie będzie imba dookoła właśnie budżetu, będzie jeszcze do końca stycznia, że ej, musimy uchwalić ten budżet, więc jeszcze cichutko, ale ludzie nie się tak trzymać, gdzie jest skończone. Zwłaszcza, że za chwilę przyjdą po poparcie w wyborach samorządowych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A ludzie wtedy powiedzą, sprawdzam. Oby. Ta wybora, przepraszam, w wyborach do Parlamentu Europejskiego ta frekwencja jest wzrosła i w samorządowych także. To prawda, tam jest najniższa chyba, no nie? Tak, no przede wszystkim Parlament Europejski dalej jest dla ludzi jakąś egzotyką. Tak. Dobrze, Misia, tak już zmierzając do końca, czy zakończymy tę rozmowę czymś optymistycznym? Fajnie by było. Czy polską lewicę da się naprawić według Ciebie? Myślę, że tak. Myślę, że potrzebujemy, tak jak mówimy już o rozmontowywaniu pewnych Bizancjów, rozmontowania Bizancjów też w partii. Ja znam ogólnie kupę ludzi, którzy gdzieś tam działają przy lewicy, przy samej partii, przy młodzieżówkach, którzy mogą to zrobić, którzy mają potencjał, którzy chcą to zrobić. I myślę, że władze takiej Żukowskich nie będą trwały wiecznie. Prędzej czy później to będzie musiało się skończyć, zwyczajnie. Bo o ile te osoby nie będą gdzieś tam przed wyborami usuwane nagle, albo nie będzie manipulacji we wewnętrznych wyborach do władz partii, to myślę, że wreszcie ci ludzie, jak już przestaną mieć status żółtodziobu też w ich oczach, dojdą do tej władzy w partii. A jeśli nie, to po prostu będziemy mieli partię razem jako dominanta w tej koalicji. Tak, myślisz, że dożyjemy takiego momentu? Że możemy dożyć takiego momentu? Myślę, że po wyniku tych wyborów, które były, możemy dojść do takiego momentu. Niczemu nie zaprzeczam. Okay. Przecież to w końcu partia razem bardzo się umocniła. Zyskała te mandaty, no jakby właśnie choćby kosztem gduli, Gosek Popiołek tym razem. Więc myślę, że to jest czytelny sygnał, mam nadzieję, że to jest czytelny sygnał dla nowej lewicy, że jeżeli nie zmienią swojej narracji, swojego postępowania też wobec elektoratu, to skończą jak przy pierwszej kadencji PiSu po prostu pod progiem. A właśnie razem będzie się umacniać. Wiesz, z drugiej strony, jak ostatnio właśnie rozmawiałem z Adamem Kościelakiem, który tutaj widzę udziela się na czacie aktywnie, to on wspominał, że jakby sukcesem partii Razem jest to, że ono ma taki wpływ na tę lewicową koalicję, że większość programu lewicowej koalicji i postulatów to są tak naprawdę inicjatywy partii Razem, ale już niekoniecznie jeśli chodzi o takie sukcesy powiedzmy personalne, no nie? Że łatwiej im wypromować swoje postulaty niż swoich ludzi. Tak, my też to zauważyliśmy w odnowie lewicy właśnie, dlatego że jak było rozmawianie z ludźmi, dlaczego Żukowska została tą przewodniczącą klubu parlamentarnego lewicy, to było powiedziane, że to jest posłanka z największą ilością głosu. Myśmy szybko sprawdzili takie, ej nie, tam w tym okręgu wcale nie Żukowska miała największą ilość głosów, dwa pierwsze miejsca to osoby partii Razem. Żukowska była dopiero na trzecim miejscu, więc dlaczego partia Razem? A bo partia Razem nie chciała brać odpowiedzialności za klub. To usłyszeliśmy od posłanek lewicy. Znaczy, z drugiej strony troszeczkę się w takim, jeżeli to jest prawda, to Razemką się nie dziwię, bo nie są w koalicji rządowej, nie są bezpośrednio w rządzie, a mieliby brać odpowiedzialność za fikołki potem w Biedroniu, w Czarzastych i tak dalej. Także myślę, że jeżeli to jest ruch z jakiegoś powodu, to właśnie z tego. Ale tak, rzeczywiście brakuje w wielu miejscach tej partii, ale no tylko mówię, rozumiem, że jest to wynikiem właśnie próby nie wplątania się w jakąś odpowiedzialność za Tuskowie. No lewicy. Tak. Tu się też zgadzam. Jeżeli to jest z tego powodu, to jest to ruch przemyślany i myślę, że ludzie to też rozumieją i dlatego tego aż tak nie grzeją.
Ale tak, też się cieszę, że właśnie ta partia Razem ma taki wpływ, że dalej gdzieś jest na protestach, jak w sprawie Kauflandu. Ostatnio strajk ostrzegawczy w Kauflandzie. Także to się po wyborach nie skończyło i to jest bardzo fajne. Dalej róbcie dobrą robotę. Tu się zgadzam, aczkolwiek wiem, że też są właśnie opinie, że przez to trochę znika z radarów. Ale no, ja osobiście nie mam z tym problemu, no nie, ale być może faktycznie no, tym problemem jest jakieś docieranie do szerszych grup ludzi. No ale to już a też jest teraz kwestia. Ogólnie problem, dlatego że zasięgi tnie Twitter, zasięgi bardzo tnie Facebook, na moim Facebooku prywatnym nie widzę właściwie nic, co polubiłam. Widzę jakieś randomowe reklamy, stronki, jakieś filmiki o paznokciach, o robieniu ciast, które wyglądają jak realne rzeczy, ale nie widzę stron, które polajkowała na przykład, żeby zobaczyć gilotynę. Ja muszę wejść w tę gilotynę, nie? Także to jest to też, o czym wczoraj rozmawialiśmy po proteście, przy herbacie od poznańskiego jedzenia zamiast bomb, że po prostu musimy odpalić swojego Telegrama z powrotem, dlatego że my nie docieramy do ludzi. Możemy pisać na Twitterze, możemy pisać na Facebooku, zapraszać ludzi. Oni tych bezpośrednich zaproszeń nie zauważą po prostu. I tyle. Facebook ma od jakiegoś czasu politykę, że sprawy tak zwane drażliwe społecznie mają cięte zasięgi. Aborcja jest sprawą drażliwą społecznie, to co poruszamy jest drażliwe społecznie, więc jesteśmy karani w przeciwieństwie do prawaków niższymi zasięgami. Więc myślę, że też musimy wypracować gdzieś oddolnie jakieś nowe sposoby docierania do siebie, które trochę ominą jednak te wewnętrzną cenzurę portali. To jest rzecz do zrobienia i do pomyślenia w szerszym gronie. To prawda. Jest to trudne, ale faktycznie jest to rzecz, nad którą myślę, że warto pracować. Dobrze. Tym optymistycznym akcentem chyba będziemy powoli kończyć. Dziękuję Ci za opowieść o odnowie Lewicy. Dziękuję za zaproszenie. Cieszymy się, że jesteśmy widoczni w przestrzeni lewicowej. Także to zaproszenie jest dla nas mega ważne i się cieszymy i dziękujemy. Bardzo doceniam. I do zobaczenia. Dziękuję jeszcze raz i udanego dnia i pozdro dla Brutusa. Udanego dnia, Brutus też pozdrawia. Elo! Elo, cześć! No i tak, kochani, to wygląda, no. Żukowska sieje ferment i banuje wszystkich lewaków na portalu Twitter, którzy są przeciwko izraelskiemu ludobójstwu w Strefie Gazy. I tak to się kręci, no. Mateusz Noga. Nawet świeckość państwa ma cięte zasięgi. Wiem, bo działam w tym temacie, a prawaki mają się bardzo dobrze na całym świecie ze swoją szczują. No tak, nie sprzyja zdecydowanie social media nie sprzyjają tego typu tematom i tutaj Don Domino 13 chyba trafia w sedno, że tematy te nie są po prostu atrakcyjne dla reklamodawców. Zbychu przypomina, żeby lajkować stream, więc ja powtórzę za Zbychem, żeby lajkować stream. Pamiętajcie, że łapki w górę karmią te social media komercyjne, karmią ich algorytmy i pomagają docierać trochę dalej z tymi sprawami, których korpo socjale nie lubią tak bardzo, o których nie lubią wspominać, bo nie są to tematy przyjazne reklamodawcom. Także za łapki w górę dziękuję. Ja muszę chyba kofeinę nadrobić trochę, bo 10 to jest ta godzina, o której ja już po dwóch godzinach streama już tak kurde przygasam, no nie? Łukasz, a ja przypominam, że Żuber ma też konto na Fediversum i nie trzeba go śledzić na Elonexie. To prawda. Można mnie też znaleźć na Mastodonie. Zbychu, widziałem tekst putinizmu, doniesień z putinowskiej Polski o Kąckim. Bardzo ładnie, polecam Wam na fanpage'u doniesienia z putinowskiej Polski. Jest tekst o Kąckim, gdzie autor punktuje manipulacje w tym tekście, które się pojawiają. Zach Soja mówi, stream się lajkuje odruchowo po odpaleniu mortki. O kurwa, wrona.
kruk czy coś. W filmach zawsze jak taki kruk przylatuje, to zawsze to się znaczy. Radimira, tak, jeszcze stream. Mieliśmy osobę gościową w streamie. W poranku. Pogadaliśmy sobie trochę o odnowie lewicy. Kawka przypomina o kawce. Być może. Słuchajcie, zwijam się powoli, bo już tracę wątek, o czym mówię, więc przypominam o lajkowaniu streama, kto jeszcze nie polajkował. Łapki w górę, do której będzie. No właśnie kończymy powoli, bo... Bo muszę ogarnąć dupkę, muszę się obudzić, bo jednak yerba to jest za mało chyba po pierwszej kawie. Dzięki również za obecność. Napiszcie w komentarzu odnowa lewicy. Niech będzie taki komentarz pod filmem. Joanna Alabaster, zawsze musi być jakieś dziwne zwierzę w gilotynie. Prawda. Tak, za mało sypiesz? Być może, ale jak sypiesz za dużo, to jest niedobre. Gdy o poranku kruka zobaczysz, na wieczór dupkę ogarnąć raczysz. Czy jest dzisiaj wieczorna folia? Raczej nie. Będzie albo jakoś pod koniec tygodnia, albo wręcz w weekend. Magdalena Kopacz. We Wrocławiu było mniej niż 50 osób. Organizatorzy nie przyszli. Było TVP3 i Radio Wrocław. Narrację przejęła i w sumie uratowała zgromadzenie Nowa Lewica, Lubiniecka i Ciążyński jako wiceprezydent. Yerba ma smakować jak woda z... I tak smakuje jak woda z kałuży. Tak, łapka w górę, komentarz o treści od Nowa Lewicy. Pamiętajcie o szerowaniu streama, podeślijcie go Żukowskiej. Tego dzisiejszego. Starajcie się nie żyć na dzikim zachodzie w Polsce. Co ja mówię? To chyba tyle. Chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za obecność. Dziękuję Sylwet za suba, bo zapomniałem ci podziękować wcześniej. I do zobaczenia. Radosław, ale ten komentarz to pod filmem. Pod filmem. Tam, żeby algorytmy nakarmić. Radimira, z tego co widziałem, to możesz nadrobić z odtworzenia, bo ci nie było przez całą drugą połowę streama, więc zapraszam i zachęcam. Krzysztof Wójczak, żebyś folii nie przyciążył, ma być rzadka potężnie. Dokładnie. Żebym ja siebie nie przyciążył. Ostatnio trwało to 5 godzin, kurwa, w sobotę. 5 godzin. 5 godzin z plejadanami. 5 godzin z jabłkami kwantonówkami. 5 godzin z replikowaniem rowerów przez... Reptilian, wbrew reptilianom. Titus to ja dziękuję. Titus, Halina. Do jutra, kochani. Dobrze Łukasz mówi, nadrabiajcie zapis streama, bo potem będzie kartkówka z tego. I dziękuję jeszcze raz mniejszy, jeśli nadal nas słucha, za obecność w dzisiejszym streamie. Elo!